Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie z nowym zarządem kierowniczym. Powołanie komendanta i jego zastępcy odbyło się podczas uroczystej zbiórki. Sylwia Rzeczewska, dzień dobry. W wiadomościach stosunek strażaków do nowych funkcji, a ponadto... Mieszkańcy z bezpiecznym dojazdem do posesji. Mam świadomość, że było dla nich to uciążliwe i sygnalizowali swoje zniecierpliwienie. Nowe kierownictwo komendy PSP. Myślę, że wspólnie tutaj będziemy pozytywnie współpracować. Rekolekcje w wąbrzeskiej farze. To nie drugi człowiek ma się zmienić, to ja mam się zmieniać dzięki spotkaniu z żywym Bogiem. Wykład w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Niezwykłe życiorysy, niezwykłe kolekcje, kobiety, o których powinniśmy wiedzieć zdecydowanie więcej. Życzenia na kartkach wielkanocnych. Możemy kultywować tą wspaniałą tradycję przekazywania prac wykonanych ręcznie. Konkurs orkiestr dętych. Trzeba propagować ten ruch amatorski muzyczny. Te tematy w wiadomościach. Dzisiejszą propozycją programową jest retransmisja 39. sesji Rady Miasta Wąbrzeźno. Serwis informacyjny rozpoczynamy od końcowego etapu przebudowy dróg Jeziorna i Halera. Tak niemal rok temu wyglądała ulica Jeziorna. Obecnie jezdnia pokryta dwiema warstwami masy bitumicznej oraz chodniki i zjazdy wykonane z kostki betonowej gwarantują, że niebawem będzie to bezpieczny trakt. Na początku tego tygodnia firma Drobut, wykonawca inwestycji, ułożył w końcu dwie warstwy masy. Mieszkańcy niestety musieli przeżyć zimę tylko na podbudowie kamiennej i też mam świadomość, że było dla nich to uciążliwe i sygnalizowali swoje zniecierpliwienie. Ale dzisiaj stoimy już na suchym gruncie. Prace na ulicy Jeziornej rozpoczęły się w połowie ubiegłego roku, kiedy to Miejski Zakład Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji rozpoczął roboty wodno-kanalizacyjne. Dużo prac było właśnie, które też się nieco przeciągały, związanych z wymianą infrastruktury podziemnej. Nowa kanalizacja deszczowa, przyłącza wodociągowe wymieniane, te, które były w słabej kondycji. Po zakończonych pracach miejskiej spółki na teren budowy weszło przedsiębiorstwo robót drogowych Drobut. Zakres zadania objął budowę jezdni o nawierzchni bitumicznej o długości 250 metrów i szerokości od 3,5 do 5 metrów. W ostatnich dniach ekipa drogowców wylewała warstwę masy bitumicznej nie tylko na ulicy Jeziornej, ale również na osiedlowej części ulicy Generała Hallera. Inwestycja, można powiedzieć, nie do końca, którą powinniśmy robić, ale wiedząc, że spółdzielnia sobie sama z tym tematem nie poradzi, jest to droga przelotowa między osiedlami i przy niej mieszkają setki mieszkańców, no zdecydowaliśmy się, żeby być partnerem tej inwestycji. Zadanie to kosztowało nasze miasto blisko 100 tysięcy złotych, natomiast inwestycja na ulicy Jeziornej to koszt w wysokości ponad 800 tysięcy złotych. Na te drugie zadanie udało się uzyskać dofinansowanie z Rządowego Funduszu Dróg w kwocie niemal 500 tysięcy złotych. Po 2 miesiącach pełnienia obowiązków komendanta PSP w Wąbrzeźnie oficjalnie nadano tę funkcję kapitanowi Robertowi Stasiakowi. Podczas uroczystej zbiórki powierzono także obowiązki zastępcy komendanta powiatowego brygadierowi Cezaremu Maćczakowi. Wspólne odśpiewanie hymnu narodowego oraz złożenie meldunku kujawsko-pomorskiemu komendantowi wojewódzkiemu PSP rozpoczęło uroczystość w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie. Panie brygadierze, kapitan Dawid Krajnik melduje pod oddziałem podczas uroczystej zbiórki z okazji przyjęcia obowiązków komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie. W miniony piątek w jednostce odbyła się uroczysta zbiórka z okazji powołania kapitana Roberta Stasiaka na stanowisko komendanta powiatowego PSP w Wąbrzeźnie. Gratuluję, panie komendancie. Uchwalmy cię. Kapitan Robert Stasiak pracę w wąbrzeskiej komendzie rozpoczął w 2005 roku.
zajmując kolejno stanowiska na podziale bojowym, w sekcji kwatermistrzowsko-technicznej oraz w wydziale operacyjnym. Ostatnio zostałem powołany jako zastępca komendanta powiatowego, następnie zostały mi powierzone obowiązki komendanta powiatowego, więc tych stanowisk było dość sporo. Każda praca na każdym z tych stanowisk na pewno będzie pomocna w kierowaniu naszą komendą. To wzbogaca go o szereg takich doświadczeń życiowych, no mimo jego tak młodego wieku, ale bardzo bogatego już doświadczenia zawodowego, co będzie na pewno procentowało w podejmowaniu bardzo odpowiedzialnych decyzji jako komendant powiatowy. Kandydatura na stanowisko komendanta wąbrzeskiej jednostki, dużo wcześniej szczegółowo rozważana, wymagała uzyskania pozytywnej opinii i tym samym akceptacji starosty. To też jest podkreśleniem jakby naszego kierunku i naszej słusznej decyzji, że pan starosta, znając miejscowego oficera, też nie miał wątpliwości, aby powierzyć mu stanowisko komendanta powiatowego. Stanowisko to wymaga współpracy z poszczególnymi szczeblami wojewódzkimi oraz zarządami i druhami ochotniczych straży pożarnych powiatu wąbrzeskiego. To także odpowiedzialność za organizację ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu oraz za podległych funkcjonariuszy z komendy. Myślę, że tutaj jesteśmy w Wąbrzeźnie tak zgranym zespołem. Wiem, kogo na co stać. Również strażacy mnie znają, więc myślę, że wspólnie tutaj będziemy pozytywnie współpracować, żeby nasza formacja była dobrze postrzegana, no ale również, żeby to postrzeganie przełożyło się na bezpieczeństwo mieszkańców naszego powiatu. W związku z objęciem funkcji przez kapitana Roberta Stasiaka, tego dnia nastąpiło również powierzenie obowiązków zastępcy komendanta powiatowego PSP w Wąbrzeźnie. Panie premierze, gratuluję objęcia stanowiska. Przekazuję decyzję. Uchwalę uczestnictwo. Stanowisko to objął dotychczas pracujący w chełmżyńskiej i toruńskiej jednostce brygadier Cezary Maćczak. Na pewno będzie to potrzebny jakiś tam okres, żeby się szybko wdrożyć, żeby poznać jednostki, żeby poznać gminy, żeby poznać władze samorządowe, ale wydaje mi się, że tutaj przy tak ciepłym przyjęciu, jakie spotkało mnie ze strony strażaków i pracowników komendy, wydaje mi się, że to opanujemy bardzo szybko. Obu panom gratulujemy zajmowanych stanowisk, a także życzymy sukcesów i doskonałej współpracy w wąbrzeskiej jednostce. W ostatni dzień marca radni Rady Powiatu spotkali się tym razem na żywo w sali obrad na zwołanej sesji. Oprócz podjęcia uchwał radni wysłuchali sprawozdań za ubiegły rok Straży Pożarnej oraz Policji. Nie ominięto również tematu wojny na Ukrainie. 30. sesja Rady Powiatu rozpoczęła się od przyjęcia stanowiska w sprawie agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę oraz wyrażenia solidarności z narodem ukraińskim. Rada Powiatu w Wąbrzeźnie stanowczo potępia agresję i wyraża swą solidarność z narodem ukraińskim. Następnie po przyjęciu porządku obrad starosta wąbrzeski przedstawił informacje z prac zarządu powiatu w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu. W ramach dalszej realizacji porządku obrad interpelację dotyczącą przeciwdziałania skutkom narastającego zjawiska suszy złożył radny Mieczysław Toś. Ponadto Rada zapoznała się z informacją komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu wąbrzeskiego w 2021 roku oraz z informacją komendanta powiatowego Policji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu za 2021 rok. W ramach dalszej realizacji porządku obrad radni przystąpili do podejmowania uchwał. W pierwszej kolejności powzięta została uchwała w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazane na zadania w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej na rok 2022. Następnie radni przyjęli powiatowy program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w powiecie wąbrzeskim na lata 2022-2026. Radni wyrazili zgodę na zawarcie z wojewodą kujawsko-pomorskim porozumienia, na mocy którego powiat wąbrzeski przejmuje wykonanie niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z kwalifikacją wojskową w roku 2022. Ponadto ustalili ceny i opłaty, między innymi za usługi przewozu oraz sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, a także wysokości opłaty manipulacyjnej w
publicznym transporcie zbiorowym, dla którego organizatorem jest powiat wombrzeski. Na zakończenie Rada Powiatu w Wąbrzeźnie dokonała zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu wąbrzeskiego na lata 2021-2032 oraz w tegorocznym budżecie powiatu. Wieczorną modlitwą zakończy się kilkudniowy okres poświęcony odnowie duchowej. W środę w Wąbrzeźnie ostatnie spotkanie w ramach rekolekcji. Rekolekcje wielkopostne to bardzo szczególny czas, który pozwala lepiej i głębiej przygotować się do świąt Zmartwychwstania Pańskiego. W wąbrzeskiej parafii pod wezwaniem świętych apostołów Szymona i Judy Tadeusza rekolekcje zaplanowano na 3 dni poprzedzające Wielki Tydzień. Są nauki dla dorosłych, na przykład o godzinie 8 w dni powszednie, o godzinie 18:30. I oczywiście jest też, możemy tak powiedzieć, oferta dla młodszych, czyli dla dzieci, dla klas 1-8, szkoły podstawowej i szkół średnich. Rekolekcje prowadzi ksiądz Mateusz Pstrągowski, na co dzień sprawujący posługę w podtoruńskiej parafii. Kilkudniowy okres poświęcony odnowie duchowej w wąbrzeskim sanktuarium rozpoczęła Ewangelia o kobiecie pochwyconej na cudzołóstwie. Główną treścią tych rekolekcji, które głoszę tutaj w tej parafii, właśnie w nawiązaniu do Ewangelii, jest to, że przychodzimy z różnymi oskarżeniami w naszym życiu, z różnym spojrzeniem, czasem na Pana Boga, gdzie myślimy, że nas oskarża, że nas chce potępiać, a nie zbawiać. Jak podkreślał ksiądz Mateusz, rekolekcje są ważne, a można je symbolicznie porównać do wyjścia na pustynię, po to, aby wrócić silniejszym do naszej rzeczywistości. To nie drugi człowiek ma się zmienić, to ja mam się zmieniać dzięki spotkaniu z żywym Bogiem. Tak jak zmieniła się kobieta, właśnie ta kobieta pochwycona na cudzołóstwie. Od oskarżenia, od trudnej sytuacji i wstydu dochodzi do spotkania z żywym Chrystusem, idzie już inną drogą i o to nam chodzi w rekolekcjach. To właśnie podczas rekolekcji bardziej zagłębiamy się w mękę Chrystusa i uświadamiamy sobie prawdy, o których na co dzień, żyjąc w biegu, często zapominamy. 8 orkiestr z północnej części Polski wzięło udział w wąbrzeskim konkursie. W miniony weekend na scenie wybrzmiały instrumenty dęte. Z jakim efektem? O tym w krótkiej relacji z wydarzenia. Na początek karnetu kulturalnego nawiązanie do nadchodzących świąt za sprawą konkursów oraz warsztatów zorganizowanych przez Wąbrzeski Dom Kultury. Zbliżająca się Wielkanoc była powodem do spotkania najmłodszych mieszkańców miasta na warsztatach rękodzieła zorganizowanych w Wąbrzeskim Domu Kultury. Tego rodzaju projekty cieszą się dużym zainteresowaniem wśród tej grupy wiekowej. Mali artyści wykonywali świąteczne ozdoby przy użyciu papieru, pasteli, krepy i innych materiałów plastycznych, dzięki którym poznali różne sposoby tworzenia okolicznościowych dekoracji. Udział w zajęciach rozwija nie tylko dziecięcą wyobraźnię, ale przede wszystkim pozwala na efektywne spędzenie wolnego czasu. Podczas spotkania nie zabrakło również lektury Małgorzaty Strzałkowskiej pod tytułem Wielkanoc. Na takie zabawy wcale nie mam ochoty. I hop strzmyknął ze stołu lutrowany zajączek. Z której dzieci dowiedziały się między innymi o tradycjach związanych ze świętami wielkanocnymi. Dużą atrakcją było poszukiwanie zajączka i zbieranie kolorowych pisanek ukrytych w zakamarkach Domu Kultury. Powodem do radości okazały się także pląsy związane z nadchodzącymi świętami. To było iście świąteczne spotkanie. Na zakończenie dla wszystkich maluchów czekały słodkie niespodzianki. Bo piękno jest po to, by zachwycało. Słowami Cypriana Norwida można spuentować efekty pracy miłośników rękodzieła, którzy swoje świąteczne laurki przesłali na powiatowy konkurs plastyczny pod tytułem Kartka Wielkanocna. Kartki świąteczne to kiedyś najpopularniejsza forma składania życzeń. Zwyczaj ten jednak ustępuje miejsca mailom, SMS-om czy też innym nowoczesnym technologiom, dzięki którym przesyła się życzenia w obecnych czasach. Bardzo się cieszymy, że takie konkursy są organizowane, że nie wysyłamy sobie tylko życzenia z SMS-ami, czy nie dzwonimy do siebie, ale możemy kultywować tą wspaniałą tradycję przekazywania prac wykonanych ręcznie, które pokazują nam, że myślimy o kimś, że włożyliśmy serce i pracę w wykonanie. W tegorocznej edycji wzięło udział ponad 100 osób w różnym wieku, które wykonały różnorodnymi technikami kartki nawiązujące do świąt Wielkiej Nocy. O to, co znalazło się na przesłanych pracach, zapytaliśmy uczestników konkursu. Tam jest królik i kurczaczek, który się wykluł z jajka. A jaką metodą zrobiłaś tę kartkę?
Królik jest zrobiony z farbek, a kurczaczek z plasteliny. Moja praca to ten pomarańczowe tło, karteczka, kwiatuszki z serwetki, ścianeczko, coś tam ozdoby. I było bardzo miło, bo mówię, wspólnie z koleżankami coś tam robiłyśmy. Na prezentowanych kartkach nie zabrakło również akcentów wiosennych, nawiązujących do Zmartwychwstania Pańskiego. Jednak jak widać, motywem przewodnim okazały się pisanki, baranki i zajączki. Wśród tegorocznych laureatów znalazł się uczeń specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego we Wroniu, który swoją pracę wykonał metodą quillingu. To jest metoda zwijania pasków, to się zwija się różnymi igłami, z kołnierzem i bez kołnierza, także Andrzej poznał kilka sposobów zwijania tą techniką i to jest technika, którą można ozdabiać różne rzeczy, można właśnie wykonywać kartki, można wykonywać biżuterię, mnóstwo różnych rzeczy. Organizacja tego rodzaju konkursów to niewątpliwie dobry sposób na podtrzymanie tradycji oraz poznanie pięknych, a niestety już zapomnianych polskich zwyczajów związanych z Wielkanocą. Laureatami pierwszych miejsc zostali w kategorii przedszkola Antoni Wawrzon, w kategorii szkoły podstawowe Andrzej Igliński, natomiast w kategorii dorośli Stefania Dynas. Gratulujemy kreatywności i pomysłowości. Pełną listę zwycięzców znajdą Państwo na stronie Domu Kultury oraz portalu społecznościowym. Pisanki to nieodłączny element świąt wielkanocnych. Ich barwienie, malowanie i ozdabianie sprawia radość nie tylko dzieciom, ale również dorosłym. 5 kwietnia w Wąbrzeskim Domu Kultury otwarta została wystawa będąca pokłosiem konkursu pod tytułem Pisanka Wielkanocna. Efektem działań osób lubiących tego rodzaju wyzwania było ponad 60 kolorowych jaj wielkanocnych. Autorzy poszczególnych prac najczęściej umieszczali na nich gałązki, kwiaty, motyle, czyli elementy symbolizujące odradzające się życie. Na ekspozycji można zobaczyć m.in. pisanki oraz jajka wykonane metodą decoupage, oplatane sznurkiem, malowane czy wyklejane. Tworzenie tego rodzaju prac, jak widać, wymaga nie tylko zdolności manualnych i wyobraźni, ale również cierpliwości. Laureatkami pierwszych miejsc w tegorocznej edycji zostały Alicja Stanicka oraz Amelia Zych. Udział w wielkanocnych inicjatywach wpływa pozytywnie na kultywowanie i podtrzymywanie ludowej tradycji zdobienia jajek, a wspólne rodzinne ich wykonywanie jest niewątpliwie pomysłem na przekazywanie ważnych tradycji młodemu pokoleniu. Obchodzący w tym roku 11-lecie istnienia Uniwersytet III wieku już na trwałe wpisał się w rzeczywistość wąbrzeźna. Z tej okazji 31 marca w Wąbrzeskim Domu Kultury spotkali się studenci tej sekcji, aby uczcić kolejną rocznicę oraz posłuchać wykładu Pawła Beckera pod tytułem Wielkie kolekcjonerki Izabela Czartoryska, Halina Działowska, Karolina Lanz-Korońska. Trzy wspaniałe kobiety, trzy ich wielkie zbiory muzealne, pamiątki przeszłości, wielkie kolekcje obrazów młodopolskich i kolekcje przekazane w darze dla narodu polskiego. Niezwykłe życiorysy, niezwykłe kolekcje, kobiety, o których powinniśmy wiedzieć zdecydowanie więcej. Jedną z omawianych postaci była Izabela Czartoryska, założycielka pierwszego polskiego muzeum w Puławach, gdzie zbierała pamiątki po polskich królach oraz innych wybitnych postaciach. Niezwykłe zbiory, które udostępniła, niezwykły był chociażby klucz ze wspaniałym napisem Otwieram świątynię pamięci. Te zbiory stały się zalążkiem słynnego później i istniejącego do dziś Muzeum Książąt Czartoryskich. Natomiast kolejna z prezentowanych kobiet pochodziła z pobliskiego Działowa i kolekcjonowała obrazy wspaniałych artystów młodopolskich, które po jej śmierci przekazane zostały do Toruńskiego Muzeum. Halina Działowska natomiast była związana z naszym regionem, pochodziła ze znamienitego rodu Działowskich, była kuzynką patrona Wąbrzeskiego Liceum Zygmunta Działowskiego i zgromadziła wspaniałą kolekcję obrazów artystów młodopolskich, m.in. Żmurki, Malczewskiego czy Mehofera. Ciekawą postacią była również Karolina Lanz-Korońska, która wielką kolekcję obrazów i fotografii przekazała do dwóch polskich zamków. Miała niezwykły życiorys, godna pomników, tablic i ulic i przekazała w latach 90. w darze swoją kolekcję jako ostatnia z rodu na dwa zamki królewskie, ten w Warszawie i ten w Krakowie na Wawelu.
Wykład przybliżył studentom nie tylko biografię trzech wielkich kobiet, ale przede wszystkim pozwolił na poszerzenie informacji z zakresu regionalnych kolekcji muzealnych. Tego rodzaju spotkania to niewątpliwie ciekawa forma spędzania wolnego czasu oraz szansa na pogłębianie różnych dziedzin wiedzy. Jeżeli ktoś z Państwa chciałby powiększyć szeregi tej grupy, zapraszamy do Domu Kultury. Szczegółowe informacje można uzyskać w dziale animacji kultury WDK. Już po raz 13 w Wążewskim Domu Kultury spotkały się orkiestry Dente z całej Polski. W tegorocznym konkursie wzięło udział 8 grup muzycznych. Niektóre z nich były w Wążeźnie już po raz kolejny. Nie jestem w stanie zliczyć ile razy, ale 7 lub 8 na pewno. No to jest bardzo przyjemnie, zawsze. Ciepła, miła atmosfera, fajne miejsce dla orkiestr. Tutaj naprawdę są orkiestry z różnych części Polski, które mają różne repertuary. No i właśnie tym się wzorujemy, że podglądamy jednych drugich. Impreza od lat cieszy się dużym zainteresowaniem zarówno wśród samych muzyków, jak i publiczności biorącej udział w tym wydarzeniu kulturalnym. Oto jak wyglądają przygotowania muzyków do tego rodzaju imprez, zapytaliśmy członków orkiestr. Próby do takich inicjatyw wyglądają tak samo jak w sumie każde nasze próby, czyli przygotowujemy repertuar, gramy, ćwiczymy, wszystkie szczególiki musimy dopracować wraz z dyrygentem. I tyle, no, ciężka praca. Próby zaczynają się o godzinie 18 właśnie w Wążewskim Domu Kultury i ćwiczymy w nim utwory, które będziemy grać na konkursach, no i ćwiczymy też w domu. Ćwiczę w domu, tak pół godziny, jeszcze zazwyczaj z tatą, no i wtedy jakoś idę na próbę i gram. Po przerwie spowodowanej pandemią niemal 300 osób sprawiło, że na scenie zabrzmiały instrumenty mające niepowtarzalne brzmienie i charakter. I chociaż tradycja orkiestr dętych powoli zanika, to dzięki takim pasjonatom mamy okazję kontynuować tego rodzaju muzyczne imprezy. Trzeba propagować ten ruch amatorski muzyczny, organizować festiwale, konkursy. No i być wszędzie, w szkołach, w środowiskach młodzieży, dzieci, pokazywać się, pokazywać, że to jest świetna przygoda. W tym roku Wążeźno miało okazję gościć orkiestry Dente z Postomina, Bielska, Wagańca, Białegostoku, Skrwilna oraz Bydgoszczy. Jesteśmy tak pod wrażeniem, że wszystko tak jest dopięte na ostatni guzik, także miło. Godzinowo wszystko jest dograne. Naprawdę pod względem organizacyjnym super. Jeśli chodzi o organizację, zawsze na pełnym, na super poziomie. Zawsze tu przyjeżdżamy z chęcią. Wiemy, że tu jest taki poziom orkiestr, że trzeba się dobrze przygotować i podejść do tego profesjonalnie. Na scenie widać było pełne skupienie i zaangażowanie. Muzykom jak zawsze towarzyszyły emocje związane z prezentacją konkursową. Bo przecież tutaj każdy chce zdobyć uznanie nie tylko jury, ale również publiczności. Chcemy po prostu tego odbioru fachowego, pełnego, gdzie specjaliści siedzą, nie tylko zresztą jako jury, ale także widownia jest pełna specjalistów, więc to jest dla nas ważne. Ważne są te kontakty, ważny jest bezpośredni odbiór. Fantastyczna impreza, zawsze staramy się wypaść jak najlepiej, dlatego też emocje zawsze towarzyszą występowi. Mam nadzieję, że udało się też sprostać tym emocjom i zagrać na miarę festiwalu. Wysublimowane dźwięki instrumentów i ciekawe aranżacje sprawiły, że było to wyjątkowe widowisko muzyczne. Zmagania orkiestr dętych oceniali Ireneusz Topolewski, Leszek Orłowski oraz Mieczysław Żelazko. Sumując konkurs, bardzo wysoki poziom, ciekawy bardzo repertuar orkiestry wykonywały. Cieszyć się, że nie ma takiego obniżenia poziomu ze względu na tą pandemię, która była, gdzie orkiestry nie mogły się konfrontować. Nagroda Grand Prix przypadła Młodzieżowej Orkiestrze Zespołu Szkół Elektrycznych w Białymstoku. Bardzo się cieszę, że mogliśmy tutaj przybyć do Wążeźna. Jako ostatnia orkiestra się zaprezentowaliśmy, ale chyba też było warto czekać, jeśli chodzi o publiczność. Dużo emocji, dużo przeżyć, dawno zwłaszcza, że nie występowaliśmy. Z kolei pierwsze miejsce zdobyła Młodzieżowa Orkiestra Denta Elektronik z Bydgoszczy. Publiczność mogła usłyszeć kompozycję Leona Landowskiego, Bezwieczny Dzień. Jest to polski kompozytor pochodzący z naszego regionu, bo zborów tucholskich. Natomiast na kolejnych miejscach uplasowali się Młodzieżowa Orkiestra Denta Kujawia przy Klubie Pierwszej Pomorskiej Brygady Logistycznej w Bydgoszczy oraz Orkiestra Denta WDK.
Tradycyjnie już zakończeniem konkursu był wspólny występ orkiestr w utworze Juliana Kwiatkowskiego Orkiestry Dęte. Partnerem imprezy jest Stowarzyszenie Autorów ZAX. Wydarzenie dofinansowano z budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Patronat honorowy objęli burmistrz Wąbrzeźna Tomasz Zygnarowski oraz starosta wąbrzeski Krzysztof Maćkiewicz. Firma Reflex zatrudni spawaczy. Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 56 688 44 17 lub osobiście w dziale kadr. W wiadomościach to już wszystko. Za chwilę ogłoszenia. Już w najbliższy weekend wąbrzeski rynek wypełnią barwne stoiska oferujące świąteczne artykuły. Wszystko za sprawą jarmarku wielkanocnego, którego organizacja wraca po 2 latach przerwy spowodowanej pandemią. Zbliżające się święta wielkanocne są okazją do udziału w kilku inicjatywach świątecznych. Jak co roku w Niedzielę Palmową na placu Jana Pawła II odbędzie się jarmark. Przy okazji zakupów na licznych stoiskach wybierzemy także najsmaczniejszą babkę oraz najpiękniejszą palmę. Jeżeli chcą Państwo wziąć udział w proponowanych konkursach, należy dostarczyć swój wyrób na wąbrzeski rynek 10 kwietnia do godziny 11. 7 kwietnia o godzinie 17 zapraszamy Państwa do Wąbrzeskiego Domu Kultury na promocję książki Magdaleny Lewandowskiej pod tytułem Wąbrzeskie Lofry. Książka jest uzupełnieniem publikacji wydanej sprzed lat, która powstała jako projekt językowy uczniów dawnego gimnazjum opracowany pod kierunkiem nauczycielek Magdaleny Lewandowskiej i Aleksandry Konieczki. Już po raz 7 Wąbrzeski Dom Kultury zaprasza do udziału w wojewódzkim przeglądzie osób niepełnosprawnych Wąbrzeski Mikrofon. Do wspólnej muzycznej zabawy zapraszamy m.in. podopiecznych WTZ, DPS, stowarzyszeń i fundacji osób niepełnosprawnych. Warunkiem jest ukończenie 16 lat. Na zgłoszenia czekamy do 8 kwietnia. Wąbrzeski Dom Kultury zaprasza do udziału w wojewódzkim konkursie plastycznym Jan Paweł II Pamiętam. Inicjatywa ma na celu utrwalenie pamięci o świętym Janie Pawle II oraz rozwijanie inwencji twórczej, kreatywnej i aktywności wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkich bez ograniczeń wiekowych z województwa kujawsko-pomorskiego. Prace należy dostarczać do Wąbrzeskiego Domu Kultury do 9 maja bieżącego roku. Regulaminy, karty zgłoszenia oraz pozostałe informacje na temat aktualnych wydarzeń kulturalnych można znaleźć na stronie Wąbrzeskiego Domu Kultury. W ogłoszeniach to już wszystko. Pomoc Ukrainie jako szeroko omawiany temat znalazł swoje miejsce również w porządku obrad ostatniej sesji Rady Miasta Wąbrzeźno. Zwołane po raz 39 w tej kadencji obrady po długim czasie odbyły się w tradycyjnej formie w sali Urzędu Miasta. Już teraz zapraszam do obejrzenia przygotowanej przez nas retransmisji. Otwieram 39. sesję 8. kadencji Rady Miasta Wąbrzeźno w dniu 30 marca 2022 roku o godzinie 13:30.
Jak Państwo widzicie, po wielu miesiącach spotykamy się w trybie stacjonarnym. Bardzo się z tego cieszę, że mogę wszystkich zobaczyć na żywo. Serdecznie witam, szczególnie serdecznie witam panie i panów radnych, pana burmistrza Wąbrzeźna Tomasza Zygnarowskiego, zastępcę burmistrza pana Wojciecha Czcińskiego, panią Mariolę Frankowską, skarbnik miasta, panią Dorotę Stępską, sekretarz miasta. Witam panią Monikę Kochowicz, radczynię prawną Urzędu Miasta. Wszystkich państwa, którzy jesteście dzisiaj zgromadzeni na tej sali, kierowników i pracowników Urzędu Miasta, a także oglądających dzisiejszą transmisję mieszkańców naszego miasta. Serdecznie wszystkich państwa witam. I teraz pozwolę sobie usiąść. Szanowni Państwo, na podstawie listy obecności stwierdzam, że w obradach uczestniczy, nie mamy, 12 radnych. Nieobecni to pani Eleonora Orczykowska, pan Sebastian Ignasiak i pan Maciej Murawski. Są oczywiście usprawiedliwieni. Na adres poczty elektronicznej w zeszłym tygodniu został wysłany protokół numer 38/2022. Powyższy protokół został wysłany z możliwością wprowadzenia poprawek i jeżeli Państwo nie mieli żadnych uwag do tego protokołu i dzisiaj także nie mają, to uważam, że protokół z ostatniej sesji został przez nas przyjęty. Przedstawię teraz porządek obrad. Punkt pierwszy, otwarcie sesji. Punkt drugi, stwierdzenie kworum. Trzeci punkt, przyjęcie protokołu z 38 sesji Rady Miasta. Punkt czwarty, przedstawienie porządku obrad. Piąty, przyjęcie stanowiska Rady Miasta Wąbrzeźno. Punkt szósty, informacja o pracy burmistrza Wąbrzeźna w okresie międzysesyjnym. Siódmy punkt, sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie za rok 2021. Ósmy punkt, sprawozdanie z realizacji gminnego programu wspierania rodziny za rok 2021. Dziewiąty punkt, sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu projektu pod nazwą Wąbrzeskie Kluby Samopomocy za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia tegoż roku. Dziesiąty punkt, sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu projektu pod nazwą Integracja i aktywizacja społeczna, zawodowa i edukacyjna osób i rodzin zagrożonych ubóstwem, wykluczeniem społecznym w celu aktywnego włączenia społecznego i powrotu na rynek pracy z wykorzystaniem programu aktywności lokalnej trzecia edycja za okres od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021. Jedenasty punkt, sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu projektu pod nazwą Klub Seniora w Wąbrzeźnie za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku. Dwunasty punkt, sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za rok 2021. Trzynasty punkt, podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2022. Czternasty punkt, podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków, ratowników, Ochotniczej Straży Pożarnej, biorących udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej lub ćwiczeniu. Punkt 15. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia programu osłonowego gminy miasto Wąbrzeźno Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2022. 16. punkt. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na lata 2022-2025. 17. punkt. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji zgodnie z właściwością. 18. wolne głosy. 19. zamknięcie 39. sesji Rady Miasta. I teraz mam pytanie do pana burmistrza i do państwa radnych. Czy ktoś z państwa chciałby wnieść jakąś zmianę w naszym porządku obrad? Pan burmistrz, poproszę. Proszę. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado, szanowni państwo, dzień dobry przede wszystkim. Mam prośbę o wprowadzenie, a dokładnie dwóch zmian w porządku obrad, a mianowicie dodanie punktu po punkcie, w którym przedstawię Państwu informację o pracy z okresu międzysesyjnego, dodanie punktu
brzmiącego informacja dotycząca sytuacji uchodźców ukraińskich przebywających na terenie gminy miasto Wąbrzeźno. To jest jedna moja prośba. Druga prośba to jest dodanie do porządku obrad uchwały pod tytułem podjęcie uchwały w sprawie określenia zakresu pomocy świadczonej przez gminę miasto Wąbrzeźno na rzecz obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa. Oba wnioski uzasadniam tym, że od 24 lutego na terenie Ukrainy toczy się wojna i wiele bardzo mocno nas Polaków dotyka ten temat i wiele rzeczy też się dzieje na naszym lokalnym podwórku. Pewne rzeczy musimy doregulować, jak na przykład tą uchwałę, podjęcie której pozwoli nam na sprawne wspieranie uchodźców, którzy przebywają na terenie Polski, a punkt, w którym chciałbym przedstawić informację dotyczącą uchodźców, no, miałby stanowić właśnie takie wprowadzenie do tego, co się wydarzyło w ciągu ostatniego miesiąca, ilu uchodźców jest, także chciałbym szczegółowo Państwu przekazać tą informację. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych jeszcze ma jakąś propozycję zmiany? Nie widzę. Ja przypominam, że zgodnie z ustawą możemy w porządku obrad wprowadzić zmiany w każdym momencie trwania sesji Rady. I co niniejszym się stało, przeczytam teraz Państwu nowy porządek obrad. Musimy przegłosować ten wniosek pana burmistrza, tak? Dobrze. Czyli przegłosujmy. Proszę, kto z Państwa jest za wnioskiem pana burmistrza? Czy ktoś jest przeciw lub wstrzymał się od głosu? Proszę o głosowanie. I podaję wyniki. Za wnioskiem pana burmistrza głosowało 12 radnych, a więc wniosek został przyjęty. I teraz przeczytam Państwu nowy porządek obrad. Punkt pierwszy, otwarcie sesji. Punkt drugi, stwierdzenie kworum. Punkt trzeci, przyjęcie protokołu z 38 sesji Rady Miasta. Punkt czwarty, przedstawienie porządku obrad. Piąty punkt, przyjęcie stanowiska Rady Miasta Wąbrzeźno. Punkt szósty. Informacja dotycząca sytuacji uchodźców ukraińskich przebywających na terenie gminy miasto Wąbrzeźno. To jest ten nowy punkt. Punkt siódmy. Informacja o pracy burmistrza Wąbrzeźna w okresie międzysesyjnym. Punkt ósmy. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie za 2021 rok. Punkt dziewiąty. Sprawozdanie z realizacji gminnego programu wspierania rodziny za rok 2021. Dziesiąty. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu projektu pod nazwą Wąbrzeskie Kluby Samopomocy za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku. Jedenasty punkt. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu projektu pod nazwą Integracja i aktywizacja społeczna, zawodowa i edukacyjna osób i rodzin zagrożonych ubóstwem, wykluczeniem społecznym w celu aktywnego włączenia społecznego i powrotu na rynek pracy z wykorzystaniem programu aktywności lokalnej, trzecia edycja, za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku. Dwunasty punkt. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu projektu pod nazwą Klub Seniora w Wąbrzeźnie za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku. 13 punkt. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za rok 2021. Kolejny punkt 14. Podjęcie uchwały. Już tutaj też mam podjęcie, odzwyczaiłam się od ekranu troszeczkę. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2022 rok. 15 punkt. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków, ratowników Ochotniczej Straży Pożarnej biorących udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej lub ćwiczeniu. Punkt 16. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia programu osłonowego gminy miasto Wąbrzeźno Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2022. 17. Punkt. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na lata 2022-2025. Punkt 18. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji zgodnie z właściwością. Punkt 19. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zakresu pomocy świadczonej przez gminę miasto Wąbrzeźno na rzecz obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa. I to jest drugi nowy punkt. Punkt 20. Wolne głosy. Punkt 21. Zamknięcie 39. sesji Rady Miasta. Panie Jarku, czy my to przegłosowujemy teraz nowy? Nie, już nie musimy. Dobrze, dziękuję. To są takie sytuacje, w których jeszcze ciągle
są wątpliwości. Przechodzimy zatem do kolejnego punktu. I już szukam. A mianowicie jest to punkt dotyczący przyjęcia stanowiska Rady Miasta i może pozwolę sobie to stanowisko Rady Miasta odczytać. Wiecie Państwo, że dzisiaj jest 35. dzień wojny na Ukrainie. Wojny przerażającej o tyle, że dotyka ona nie tylko wojskowych, ale także ludność cywilną i dzieci, więc postanowiliśmy napisać nasze stanowisko właśnie związane z tą wojną i poproszę teraz o wysłuchanie tego stanowiska. Stanowisko Rady Miasta Wąbrzeźno z 30 marca 2022 roku w sprawie agresji militarnej dokonanej przez Federację Rosyjską na niepodległą i suwerenną Ukrainę. My, radni Rady Miasta Wąbrzeźno, wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec agresji militarnej dokonanej przez Rosję na niepodległą i suwerenną Ukrainę oraz stanowczo potępiamy bezprawne działania gwałcące zasady prawa międzynarodowego, w tym zabijanie kobiet i dzieci oraz podważające pokój w Europie na skalę największą od czasu II wojny światowej. Jesteśmy głęboko zaniepokojeni eskalacją działań Rosji wobec narodu ukraińskiego, bowiem takie wartości jak pokój, wolność, życie, bezpieczeństwo, które są niezbywalnymi i niezaprzeczalnymi prawami każdego człowieka, dzisiaj są zagrożone i niszczone działaniami, które uderzają w fundamenty naszej cywilizacji. Apelujemy o poszanowanie suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy oraz innych państw. Popieramy wysiłki sprzyjające pokojowemu rozwiązaniu kryzysu militarnego i humanitarnego za naszą wschodnią granicą. Solidaryzujemy się z ukraińskimi obywatelami, którzy walczą w obronie swojej ojczyzny. Podziwiamy odwagę i bohaterstwo żołnierzy oraz ludności cywilnej, a także heroiczną postawę prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, wielkiego polityka i patrioty. Apelujemy o pełne wsparcie dla uchodźców przybywających do Polski, do naszego miasta i okolicznych miejscowości z terenów objętych działaniami zbrojnymi. Prosimy naszą lokalną społeczność o otoczenie ich troską i opieką oraz o okazanie im życzliwości i gościnności. Miejsce Polski i Ukrainy jest we wspólnej Europie suwerennych ojczyzn. Dlatego musimy być solidarni, aby przeciwstawić się złu. Pamiętajmy, że... Pamiętajmy, że bez wolnej Ukrainy nie ma bezpiecznych Polski. Sława Ukrainie. Sława Ukrainii. Dziękuję Państwu za wysłuchanie tego stanowiska i teraz przejdziemy do przegłosowania naszego stanowiska, do przyjęcia go. I proszę bardzo, kto z Państwa jest za przyjęciem stanowiska, kto jest przeciw lub kto wstrzymuje się od głosu. Stwierdzam, że za przyjęciem stanowiska Rady Miasta Wąbrzeźno głosowali wszyscy radni. Bardzo Państwu dziękuję za to głosowanie. I teraz może, żeby uczcić pamięć tych, którzy w tej walce już polegli, bardzo proszę Państwa o powstanie i uczczenie ich minutą ciszy. Dziękuję bardzo. Teraz poproszę pana burmistrza o informację dotyczącą sytuacji uchodźców ukraińskich przebywających na terenie. Chyba najpierw informację o pracy. Jaką mamy kolejność? Następna będzie o pracy. Okay. Tutaj daliśmy szóstą, tak? Szósty punkt. Szanowni Państwo, tematyka dzisiejszych obrad w znacznej mierze będzie zdominowana
sytuacją wojny na Ukrainie i sytuacją uchodźców ukraińskich w Polsce i przede wszystkim w Wąbrzeźnie, bo zarówno zaczęliśmy te dzisiejsze obrady od stanowiska Rady. Ja teraz przedstawię stanowisko czy sytuację dotyczącą właśnie uchodźców ukraińskich w Wąbrzeźnie, a tak naprawdę w mojej informacji o pracy z okresu międzysesyjnego również pojawi się wiele wątków związanych właśnie z tą sytuacją. Drodzy Państwo, według stanu na 29 marca, na wczoraj, tak wygląda sytuacja uchodźców w Wąbrzeźnie. Miasto zorganizowało obiekt zakwaterowania zbiorowego uchodźców ukraińskich. Jest to obiekt na stadionie miejskim i tak naprawdę od momentu wybuchu wojny, czy tak praktycznie kilka dni po wybuchu tej wojny, obiekt, który jest stworzony na 24 miejsca noclegowe, w których uchodźcy mają zapewnione pełne wyżywienie i też opiekę. Obiekt, oczywiście jest pewien przepływ tych osób zamieszkujących tymczasowo obiekt, ale można w wielkim skrócie powiedzieć, że nieprzerwanie ten stan jest pełen. Na dzień dzisiejszy on też wynosi 24 osoby zamieszkują. Wiele osób opuściło już ten obiekt i znalazło zamieszkanie w mieszkaniach prywatnych, w kwaterach takich tymczasowych, ale już u osób prywatnych, w tym też, w tej działalności też pośredniczymy. I na tą chwilę w obiekcie zakwaterowania zbiorowego mieszka 24 osoby. Jest to jeden mężczyzna, 11 kobiet i 12 dzieci. Warto zwrócić uwagę na te liczby, ponieważ to jest tak naprawdę można przyjąć pewne wskaźniki. Tak wyglądamy, że tak wygląda struktura tych grup i osób przyjeżdżających zza wschodniej granicy. Pewnie gdzieś 10, 11, 12 kobiet, pojawia się jeden mężczyzna, który ze względu na szczególne uwarunkowania i uprzywilejowanie może tą granicę przekroczyć. No i odpowiednio tyle, ile kobiet, tyle jest dzieci. W tej chwili jest 12 tych dzieci, ale też obserwujemy, że często są to rodziny w takiej konstrukcji, że jest, powiedzmy, osoba, matka, babcia i dwójka dzieci. Takie rodziny też się często pojawiają, także w zdecydowanej mierze to są kobiety i dzieci, a mężczyźni stanowią, może około 5% w tej grupie, która się pojawiła u nas. W tej chwili wśród osób dzieci zakwaterowanych na stadionie są dzieci z rocznika 2021, jest trójka dzieci, czyli to są maluchy, można powiedzieć, niemowlaki, ale do roku, dzieci do roku. 2017 rocznik to jest jedno dziecko, 16 jedno dziecko, 14 jedno dziecko, 12 jedno dziecko, 2010 rok urodzenia dwójka dzieci, 2009 rok jedno dziecko i 2008 rok dwójka dzieci. Także widzimy, że to jest pełen przekrój dzieci od lat 15 do roku. W kwaterach prywatnych według stanu na wczoraj i z tego, co ustaliliśmy, oczywiście te dane nie muszą być w 100% pewne, bo mogą być sytuacje, że ktoś nie zgłosił jeszcze nam informacji, że przyjął uchodźców, czy przyjął jakąś rodzinę z wschodniej granicy, ale według stanu na dzień, na wczoraj, w 15 kwaterach przebywa 86 osób, dwie mężczyźni, trójka kobiet i 47 dzieci. Czy te dane są na pewno dobre? Na pewno jakiś błąd jest, poproszę o sprawdzenie. Tak, zdecydowanie więcej jest kobiet. Tutaj jakieś liczby brakuje, ale jest 86 osób w 15 kwaterach prywatnych. Od środy, dwa tygodnie temu, wydajemy numery PESEL uchodźcom ukraińskim, od 16 dokładnie. I w tym czasie wydaliśmy 108 numerów PESEL. Kolejki zdecydowanie się zmniejszyły, tak na początku, o ile były jeszcze jakieś problemy i wydłużony czas oczekiwania, o tyle w tym momencie przebiega to dosyć sprawnie. Ten numer PESEL niezbędny jest uchodźcom do tego, aby mogli się ubiegać o jakieś świadczenie startowe, 300 zł na start, czy później dalsze ubieganie się, kolejne dokumenty. Liczba złożonych wniosków na podstawie artykułu 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa. Mówimy o tej kwocie 40 zł do osób zakwaterowanych w obiektach prywatnych. Na tą chwilę taki wniosek został złożony jeden, ale do wczoraj, tak, ale dzisiaj też podpisałem
podpisałem, widzę uśmiechać się pani dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, bo tutaj pewne zmiany w specustawie się pojawiały, że no, jasnym kierunkiem było, aby to świadczenie obsługiwało Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i wcześniej nie można było tego robić, ale po zmianie specustawy zarządzeniem takie uprawnienie zostało nadane, także duży ciężar tych prac i formalności spada na barki naszego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Dzisiaj został zorganizowany również transport autokarem, grupa 30 uchodźców, tak, pojechała do Torunia, gdzie pracownicy konsulatu z Gdańska będą aktualizować ich dokumenty, paszporty, wpisywanie do paszportu informacji o dzieciach. Też jest szereg komplikacji związanych z pewnymi formalnościami, jak na przykład założenie konta w banku, potrzebny jest paszport biometryczny, uchodźcy też trafiają i do ambasady i teraz ta dzisiejszy wyjazd, wycieczka. Także pełne formalności są realizowane. Pani Kornelio, czy mamy na dzień dzisiejszy informacje z powiatu, jaka liczba jest? Nie, nie miałam zostawienia dodatkowego jeszcze, ale z Państwu powiem tak na szybko, to wszystko informacje takie robocze. I teraz Państwu powiem tak. Podziałam oczywiście na miejscowości. W Orłowie jest 43 osoby, w Bielawach 12. W Książkach jest 8 osób, Ryńsk 0 osób. Dębowa Łąka, Niedźwiedź konkretnie, jest osób, już Państwu mówię, 24 i Dębowa Łąka jest osób 9. Czyli to jest około 110 osób w tych obiektach zakwaterowania zbiorowego. W tej ewidencji, bo to jest jakby grupa komunikacyjna tych koordynatorów grup z zakwaterowania zbiorowego, nie mamy informacji z gmin, jaka liczba tych osób jest, no ale u nas 24 plus 86, tak, także tych osób szacujemy, że jest około 110 na terenie miasta, jak widać 108 PESEL-i wydanych, więc można powiedzieć, że wszystkie osoby numery ewidencyjne mają wydane. Na bieżąco tak naprawdę wszelkie problemy są rozwiązywane. Bardzo duży ciężar pierwszego przyjęcia uchodźców do Wałbrzeźna no, przejęli mieszkańcy i wolontariusze, bo tak naprawdę wiemy, że zarówno my jako urzędnicy funkcjonowaliśmy w dużej mierze też jako wolontariusze, bo pracownicy czy w godzinach pracy, czy po pracy uczestniczyli w tych zbiórkach, przebieraniu czy grupowaniu materiałów zbieranych w punktach zbiórki rzeczowej. Pracowaliśmy też w dużej mierze bez pewnych regulacji jeszcze prawnych do końca, bo one się tworzyły, specustawa powstawała. Także dzisiaj wiemy, na czym stoimy i jak pracujemy. Środki, które angażowaliśmy, też były środkami póki co naszymi publicznymi, ale tak naprawdę ogromną pracę wykonują tutaj mieszkańcy, wolontariusze, bo to oni przyjmują uchodźców do swoich miejscowości, oni przejmują z inicjatywy własnej na siebie też pierwszy ciężar w zakresie pierwszej odzieży, bo bywają rodziny, które trafią z reklamówką, a bywają takie, które nawet reklamówki nie zdążyły zabrać ze sobą, tylko to, co gdzieś przy granicy otrzymały jako taki pakiet startowy. Bardzo sprawnie właśnie ta pomoc taka, czy sąsiedzka, czy wolontariacka działa, bo tak naprawdę obserwujemy masę zbiórek charytatywnych. Oczywiście my jako urząd się nie uciekamy od odpowiedzialności, od wspierania, bo to też robimy, nasze środki też angażujemy. Ja przypomnę może też, że radni byli inicjatorami zbiórki publicznej, która była zorganizowana przy okazji koncertu Pomagamy dla Ukrainy, w trakcie której zostało zabrane 15 606 zł. Te środki też będą do dyspozycji dla tych rodzin trafiających do Wałbrzeźna. Duże wsparcie trafiło tak naprawdę do dzieci, które już trafiły, czy już korzystają z edukacji w naszych szkołach, bo zarówno nauczycielki, jak i mieszkańcy zaangażowali się w zakupy czy piórników, czy plecaków, czy też odzieży dla tych dzieci. Myślę, że nie będzie błędem, jeżeli ocenię w tym momencie sytuację naszych uchodźców za granicą jako stabilną, opanowaną. Nie widzimy rodzin, które są, mają jakieś zagrożenie czy warunkami mieszkaniowymi, czy widmem konieczności opuszczenia jakiegoś lokalu, o tym jeszcze nie mówimy. Na stadionie też grupa mieszkańców, która przebywa, też część już z tych uchodźców pracuje, bo udało się podjąć dzięki, ale może o tym kilka zdań powiem przy okazji sprawozdania z działalności międzysesyjnej, ale nasi przedsiębiorcy oczywiście też deklarują otwartość i chęć wspierania tych osób, więc już są osoby, które pracują w lokalnych firmach, czy w Ergisie, czy chyba w Ergisie na pewno 5 osób, czy 2 panie, czy 3 panie i 1 pan. Są panie gdzieś, które w zakładach fryzjerskich już się pojawiają. Także
Już myślę, że ta sytuacja jest opanowana. Prowadzone są szkoły czy kursy języka, nauki języka polskiego dla osób dorosłych. Taki kurs zorganizował, oczywiście on jest nieodpłatny, dla uchodźców firma Ergis. Jeszcze dwa miejsca są, także jeżeli byście Państwo wiedzieli, że ktoś jest zainteresowany, to można skierować. W czwartek chyba się najbliższa lekcja, zajęcia odbywają, także można te informacje przekazać. Myślę, że to z mojej strony w tej kwestii tyle. Jeżeli macie Państwo jakieś pytania, postaramy się odpowiedzieć. Czy są pytania do Pana Burmistrza? Nie ma, zatem dziękuję bardzo i przejdźmy do kolejnego punktu, a mianowicie poproszę o informację o tym, o pracy w okresie międzysesyjnym. Okres międzysesyjny obejmuje czas od 23 lutego do dzisiaj i jak widać Państwo radni tradycyjnie otrzymali informację w formie pisemnej na posiedzeniu wspólnym komisji w poniedziałek. 24 lutego bardzo hasłowo wybuch wojny w Ukrainie, który tak naprawdę determinuje to, co się wydarzyło w kolejnym miesiącu. Bardzo mocno wpłynął na pracę i urzędu, i wszystkich jednostek podległych. I już z góry za to dziękuję wszystkim osobom, które zaangażowały się w te działania, bo tak naprawdę one wykroczyły poza obowiązki służbowe codzienne, a finansowane dodatkowo nie są. 25 lutego odbyła się pierwsza z wideokonferencji z wojewodą kujawsko-pomorskim panem Mikołajem Bogdanowiczem, której tematem była wojna na Ukrainie. I ja może o kolejnych już nie będę mówił i rozwijał, ale one odbywały się regularnie w tym pierwszym okresie. Codziennie, co drugi dzień bywały dni, że te wideokonferencje dwa razy dziennie się odbywały. Bywały to również i weekendy, i wieczory. Także sytuacja bardzo dynamiczna i te terminy wideokonferencji, czas wideokonferencji był jakby bardzo spontanicznie podawany, ale to absolutnie o to nikt nie ma pretensji. To były cenne i ważne informacje i też platforma do wymiany doświadczeń, które zdobywaliśmy wszyscy samorządowcy tak naprawdę na polu wojny, na polu bitwy. 27 lutego to była niedziela, w hotelu Rondo zorganizowany był w Wąbrzeźnie przez oddział PZW Toruń posiedzenie zjazd delegatów i odbyły się również tego dnia wybory nowego zarządu i nowym prezesem został pan Arkadiusz Gościnny z Grudziądza. Po wielu latach pracy pan Marian Pużycki przestał pełnić funkcję prezesa, ale w tym miejscu dziękuję panu prezesowi poprzedniemu za tą wieloletnią pracę na rzecz wód i okręgu, a nowemu prezesowi życzę powodzenia i samych sukcesów w pełnieniu nowej funkcji. 27 lutego to również była niedziela, rozpoczęliśmy zbiórkę darów dla Ukrainy i ten pierwszy dzień, pierwszego dnia był otwarty punkt zbiórki na Stadionie Miejskim. On funkcjonuje do dzisiaj, chociaż wiemy, że te dary już dzisiaj raczej nie trafiają. Tak? Raczej oparliśmy się już teraz na zbiórkach celowych i potrzebach takich indywidualnych, a szczególnie te pierwsze dni, pierwszy tydzień, pierwsze dwa tygodnie to był czas, kiedy mieszkańcy chętnie dzielili się swoimi czy zakupowanymi, czy też używanymi, a w dobrym stanie rzeczami. Za to bardzo dziękujemy wszystkim mieszkańcom. W tych pierwszych dniach również funkcjonował punkt zbiórki w Wąbrzeskim Domu Kultury. Celowo zrobiliśmy dwa punkty, żeby mieszkańcy z tej części osiedla nie musieli przemieszczać się do Stadionu Miejskiego, a tak naprawdę w tych pierwszych 3-4 dniach szybko oba punkty się zapełniły, tych darów trafiło sporo. No dzisiaj wszystkie, czy bardzo szybko po tych zbiórkach wszystkie dary trafiły bezpośrednio na teren Ukrainy. 28 lutego to był poniedziałek i też w konsekwencji tych informacji, których dostarczył na weekend wideokonferencji z wojewodami, rozpoczętej zbiórki, od razu w poniedziałek rozpoczęliśmy zawiązanie, może nieformalne, ale on funkcjonuje dzisiaj, taki nasz sztab wewnętrzny zarządzania kryzysowego, w którego skład wchodzi pani Dorota Stępska, Anna Wróblewska, Hanna Hajnos, Anna Borowska, Robert Żurawski, Krzysztof Grzybek, Kornelia Madejska, Mariola Frankowska, Wojciech Trzciński i oczywiście ja, i regularnie się ze sztabem spotykamy. To są osoby trudniące się różnymi zadaniami czy wykonujące różne zadania w urzędzie, ale celowo to zostało tak zrobione. My się podzieliliśmy pewnymi obowiązkami, bo są osoby odpowiedzialne za zbiórki rzeczowe, osoby za zakwaterowanie, osoby za funkcjonowanie punktu, również osoby za kwestie komunikacji z mediami, informacji, które też w pierwszej kolejności bardzo zależało nam na tym, żeby one były
sprawnie i dość powszechnie dostępne, ponieważ mieszkańcy mieli masę pytań i ogromną energię i entuzjazm do pomocy. Także ta niedzielna, rozpoczęta w niedzielę zbiórka darów, ona też była konsekwencją tego, że mieszkańcy bardzo chcieli pomagać i oczekiwali od nas organizacji takiego punktu. To był poniedziałek, a we wtorek z kolei od razu spotkaliśmy się w tych pierwszych dniach po wybuchu wojny z przedsiębiorcami. I takie spotkanie powtórzyliśmy trzykrotnie. Organizowaliśmy je we wtorki w Starostwie Powiatowym. Spotykaliśmy się z przedsiębiorcami. Na pierwszym spotkaniu szczególnie była duża frekwencja. Przekazaliśmy informacje, co wiemy od wojewody, jaka jest sytuacja. Prosiliśmy też przedsiębiorców o ewentualne przygotowanie się pod kątem przyszłego zatrudnienia uchodźców z Ukrainy. Była też za każdym razem na spotkaniu pani dyrektor Urzędu Pracy, która przekazywała procedury, formalności. Śledziliśmy tak naprawdę w tych pierwszych trzech tygodniach zmiany procedur, które no dzisiaj już są znane, jasne i zatrudnianie osób z Ukrainy stało się proste i powszechne i popularne i, no i również uproszczone w znacznej mierze. Również zatrudnianie lekarzy i pielęgniarek stało się prostsze i też z tego co wiem pojawili się nowi pracownicy właśnie w naszym szpitalu, w nowym szpitalu w Wąbrzeźnie. 1 marca ponownie wideokonferencja z wojewodą i spotkanie na naszej płaszczyźnie powiatowej w starostwie powiatowym z samorządowcami z powiatu. No też rozmawialiśmy właśnie o tych punktach, o podziale obowiązków, o wspieraniu się na początku, bo tak naprawdę też nie wiedzieliśmy czego się spodziewać, jaka fala, jaka ilość uchodźców będzie, jak duża będzie ilość uchodźców. Na tą chwilę no wiemy, że mamy jeszcze około 100-150 miejsc w punktach zbiorowego zakwaterowania wolnych, aczkolwiek wojewoda już w zeszłym tygodniu też nas uprzedzał o tym, że spodziewamy się kolejnej fali i mamy jeszcze kolejne 100 miejsc czy 200 miejsc w powiecie znaleźć awaryjnie. My na roboczo rozmawialiśmy, że no, jeżeli zdarzy się sytuacja, że dostaniemy w nocy telefon, że autokar 50 osób jedzie do Wąbrzeźna, to wiemy, że taki punkt no, w ostateczności urządzimy na sali gimnastycznej, ale ja też zgłaszałem, żebyśmy tego obiektu nigdzie nie wpisywali, ponieważ no, wiąże się to z tym, że obiekt będzie wyłączony i dla szkoły, i dla zajęć pozalekcyjnych, i też w bliżej nieznanym terminie, bo nie wiadomo, jak długo by ci uchodźcy mogli trafić na taką salę gimnastyczną, więc utrzymujemy na tą chwilę ten obiekt też zbiorowego zakwaterowania na stadionie i zgłosiliśmy jeszcze dodatkowo, aczkolwiek potwierdzenia jeszcze nie mamy, tak? 14 osób, tak? 14 osób przy świetlicy dla organizacji pozarządowych przy remizie OSP. Tam mamy dwa pomieszczenia, gdzie teoretycznie moglibyśmy 14 łóżek wygospodarować. Jest węzeł sanitarny i kuchnia, no ale póki co ten obiekt jeszcze nie został wprowadzony do bazy. Właśnie 1 marca pierwsze osoby z Ukrainy zostały zakwaterowane. Ta pierwsza grupa to szczególnie była grupa osoba, która była zorganizowana. To były osoby, które jeszcze w pełnej świadomości i zagrożenia wojną uciekły gdzieś tutaj spod okolic Lwowa, z tej części, z zachodniej części Ukrainy. Oczywiście panie z dziećmi z własnymi pojazdami zdążyli spakować swój dobytek z domów, wyjechać i, no i ta grupa pierwsza była szczególnie zorganizowana i no, nie wymagająca jakiejś specjalnie dużego dokonywania zbiórki czy uposażania. Za nimi niestety już pojawiały się osoby, które z okolic Kijowa docierały do nas. To były osoby, które faktycznie docierały z niczym, widziały wojnę, widziały zabitych ludzi, także tam i też praca pewna psychologiczna była niezbędna, czy kwestia czasu. W kolejnych dniach pojawiały się spotkania i sztabu kryzysowego i wideokonferencje. 3 marca osobiście też uczestniczyłem w wyjeździe. Dwa busy z darami z Wąbrzeźna trafiły do Tomaszowa Lubelskiego. Wraz z trzema innymi osobami byliśmy przy granicy, dostarczyliśmy na straży dary. Stąd mamy świadomość, że one faktycznie w sposób niesystemowy może, ale do wolontariuszy, którzy realizowali przewóz darów bezpośrednio za granicę ukraińską, te dary trafiły i one tak naprawdę, jak my je dostarczyliśmy 3, to 4 i 5 mieliśmy informację, że dary już są pod Kijowem. Tam funkcjonowała taka
dystrybucja czy redystrybucja darów, które my dostarczyliśmy, że przez granicę jeździły busami, ale tylko kobiety. Mężczyzn nie puszczali przez granicę, bo mężczyźni z Ukrainy do Polski nie mogli wyjeżdżać, ale 10 busów, małych busów, Volkswagen Transporter, Volkswagen LTS for Transit, takie 10 busów jeździło przez granicę w tym z powrotem i przerzucały te dary do punktów przerzutowych. Oczywiście wielkim deficytem i zainteresowaniem cieszyły się w pierwszej kolejności produkty medyczne i opatrunkowe i chemia. Tak, te produkty w pierwszej kolejności trafiały w okolice Kijowa. 7 marca odbyło się nadzwyczajne forum samorządowe województwa kujawsko-pomorskiego. Spotkanie organizowane w formie hybrydowej. Ja uczestniczyłem w nim w formule online. Z kolei było to spotkanie właśnie organizowane przez marszałka pana Piotra Całbeckiego, marszałka województwa. Oczywiście też dotyczące możliwości wsparcia uchodźców z Ukrainy. 8 marca był Dzień Kobiet. Spotkaliśmy się najpierw z dyrektorkami w urzędzie, z dyrektorkami naszych jednostek oświatowych i kultury, a później z przedstawicielkami organizacji pozarządowych. Dziękuję raz jeszcze paniom za odwiedziny i serdecznie pozdrawiam. 9 marca odbyła się Komisja Budżetu, Gospodarki, Budownictwa i Inwestycji oraz Ochrony Środowiska. Rozmawialiśmy w głównej mierze o tematach i potrzebach w zakresie dróg, remontów, przebudów, budów, szczególnie na temat wartki po zimie i po roztopach wiosennych, po błocie na ulicach, ale mamy pewien pomysł i plan, który o ile uda się realizować i o ile faktycznie to, co się dzieje dzisiaj, czyli wpływ wojny na sytuację na rynku i gospodarkę i ceny, jeżeli to nam za bardzo nie zachwieje i zburzy naszego planu, to można uznać, że do połowy czy do końca 2024 roku w Wąbrzezie mogą być zrealizowane główne, wszystkie największe potrzeby drogowe. 10 marca spotkaliśmy się z kierownikiem Wydziału Gospodarki Inwestycji oraz z panem Michałem Jagodzińskim, który przygotowuje koncepcję budowy budynku socjalnego w Wąbrzeźnie. Planujemy budowę takiego budynku koło w okolicach ulicy Żwirki Wigur 750-lecia. Pierwsza koncepcja została dość mocno przez nas zmodyfikowana w zakresie zwiększenia liczby, a zmniejszenia ilości lokali mieszkalnych. Czekamy teraz na korektę, ponowną koncepcję. Przypomnę może, że zamierzamy taki budynek budować, zamierzamy pozyskać dofinansowanie na budowę takiego budynku w wysokości 80% z Banku Gospodarstwa Krajowego. Jeżeli stanie się to realne, możliwe, no to można liczyć, że około 20 kilku do 30 mieszkań socjalnych w Wąbrzeźnie się pojawi. 10-11 marca może powiem o tych dwóch, w sumie sześciu wydarzeniach, ale w jednym zdaniu. Spotkaliśmy się również z kierownikiem Wydziału Inwestycji i z panem Patrykiem Szulcem, projektantem drogowym. Spotkaliśmy się na dwóch spotkaniach, w których uczestniczyli również radni z tych okręgów, pan Czarnecki i pani Biewal. Spotkaliśmy się z mieszkańcami ulic na osiedlu Ptasim i Owocowym i dyskutowaliśmy o rozwiązaniach technicznych i potrzebach w zakresie przebudowy dróg planowanych w ramach pozyskanej dotacji z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. 11 marca spotkaliśmy się również z przedstawicielami Banku Gospodarstwa Krajowego. Rozmawialiśmy o realizacji, o naborze wniosków w ramach Polskiego Ładu, o realizacji inwestycji z Polskiego Ładu, czyli właśnie przebudowie tych dróg, ale też o naborze wniosków z trzeciego naboru Programu Inwestycji Strategicznych Polskiego Ładu, do którego złożyliśmy wnioski, państwo radni o tym wiedzą. Dwa wnioski, dofinansowanie 2 miliony na przebudowę ulicy Jasnej i Wierzbowej i drugi wniosek 5 milionów na przebudowę infrastruktury turystycznej przy Podzamczu, czyli przebudowę boiska, czy adaptację boiska Malta na parking, plac do imprez plenerowych, pole namiotowe i pole kamperowe oraz przebudowę pomostu na Jeziorze Zamkowym i budowę wieży widokowej. Te dwa wnioski złożyliśmy 11 marca. 16 marca, w świetle tych wszystkich wydarzeń związanych z wojną, dużego zamieszania i, tak jak wspomniałem, dużego zaangażowania pracowników wielu działów, musieliśmy też się zmierzyć, czy musimy się mierzyć i przez wiele najbliższych tygodni będziemy musieli się zmierzyć z nieoczekiwaną kontrolą Najwyższej Izby Kontroli w Urzędzie. Kontrola nosi tytuł Wybrane aspekty działalności gminy miasta Wąbrzeźno w latach 19-22. Ona się rozpoczęła 16 marca.
No niepokojąca jest ta kontrola. Jak otrzymaliśmy informację, jest to kontrola wskutek donosu, czy może złe słowo, może zgłoszenia, które wpłynęło do Najwyższej Izby Kontroli. I kontrola skupia się na tematach związanych z inwestycjami i dofinansowaniami w latach 19-22 do inwestycji. Skupia się nad wydawnictwem Wąbrzeźno bez tajemnic, w ramach którego informujemy mieszkańców. To jest kwartalnik wydawany od zeszłego roku. Kontrola bardzo skrupulatnie dopytuje kwestii związanych ze składem rad nadzorczych spółek komunalnych. Chodzi dosłownie o pana Ceglarskiego, który był przewodniczącym Rady Nadzorczej MZ-Fiku, już nie jest. Dopytuje o zakup i montaż klimatyzatorów w urzędzie. Dopytuje również o animatora grupy samopomocowej w projekcie realizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Dopytuje o inwestycję, jaką jest utworzenie przystani sportów wodnych. Ja może przypomnę, że tę inwestycję również bardzo skrupulatnie oceniał Urząd Marszałkowski oraz Centralne Biuro Antykorupcyjne. Też badało tę sprawę, też wskutek donosów. NIK bada również teraz naszą współpracę i zlecenia dla firmy Underart Kamila Topolewskiego przez przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowe Rafpol, Dariusz Szafiński, firma Dobrze Pisze, pani Anny Samel. Również bardzo skrupulatnie NIK bada zezwolenia na alkohol z 2019 roku wydawane na funkcjonowanie kawiarenki letniej. Również dopytuje o spływ kajakowy zorganizowany w zeszłym roku. Także no, jakby w sposób bardzo dziwny, ale też oczywisty zbiega się to z wszelkimi pytaniami zadawanymi w formie informacji o dostępie publicznej przez pana Leszka Kawskiego. Te wszystkie pytania i odpowiedzi były udzielane na BIP-ie urzędu. No niemniej jednak teraz Najwyższa Izba Kontroli będzie, pani skarbnik, do kiedy? Do końca kwietnia? Nie chciałoby skończyć do końca kwietnia, ale chyba taki termin, który gdzieś tam mają, to 20 maja. Także no, 20 maja, może do końca kwietnia. Sprawdzi kontrolę już wszystkie zezwolenia jednorazowe na sprzedaż alkoholu w kawiarence letniej. No cóż, trzeba takimi tematami się zajmować. Aczkolwiek spodziewaliśmy się kontroli systemowej Regionalnej Izby Obrachunkowej. Do niej się przygotowywaliśmy, no ale cóż, musieliśmy nieco zweryfikować, zmienić swoje plany i przestawić pracę urzędu na wieloosobową obsługę tej kontroli. Z informacji jeszcze istotnych w mojej ocenie. 17 marca odwiedził mnie przedstawiciel inwestora, który zamierza wybudować galerię handlową przy obwodnicy. Procedura bardzo zaawansowana. Inwestor oczekuje już tylko na pozwolenie wodnoprawne z Wód Polskich. Spodziewa się tego w przyszłym tygodniu i wtedy składa komplet dokumentów o pozwolenie na budowę w starostwie, gdzie procedura też już zresztą jest rozpoczęta. W spotkaniu też wraz z inwestorem odwiedziliśmy pana starostę. Inwestor chciał się przedstawić i opowiedzieć o planach inwestycyjnych. W lipcu chciałby rozpocząć budowę obiektu 20 tysięcy metrów kwadratowych. W lipcu przyszłego roku chciałby otworzyć i rozpocząć funkcjonowanie galerii. No, przypomnę może, że 120 miejsc pracy głównie dla kobiet ma tam powstać. 18 marca, o tym też powiem, w bardzo ciekawym spotkaniu uczestniczyłem zorganizowanym w starostwie powiatowym z przedstawicielami Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i inwestora, który zamierza, zresztą można o tym przeczytać w dzisiejszym CWA, inwestora, który zamierza w Wałyczu wybudować na działce powierzchni ponad 18 hektarów zakład produkcyjny, w którym zamierza zatrudnić wstępnie 350 osób, docelowo w ciągu roku lub dwóch 1000 osób. Bardzo zaawansowane rozmowy z gminą Ryńsk, która już zmieniła plan miejscowy, przygotowuje przyłącza. Pomorska Strefa Ekonomiczna przygotowuje się do sprzedaży nieruchomości. Trzymamy kciuki, aczkolwiek no, póki łopata nie zostanie wbita, nie możemy mówić o pewności, że inwestycja powstanie, ale też my pod tym kątem, i to będę chciał z radnymi o tym rozmawiać, myślę, że warto, żebyśmy przygotowali pewną naszą strategię, bo jeżeli w tej części powiatu, która jest oddalona od miasta o kilometr tak naprawdę, do której dojeżdża autobus komunikacji powiatowej, w której będą mogli pracować mieszkańcy, bo ta strefa nie ma, czy to miejsce nie ma, no nie ma szans, żeby Wałycz obsłużył 350 miejsc, zresztą problem to też będzie również dla Wąbrzeźna, tyle osób chętnych do pracy znaleźć. Więc myślę, że musimy zmierzyć się z pomysłem, żeby jeszcze bardziej skupić się nad
uzbrojeniem i przygotowaniem tej części, południowej części miasta na i lokale mieszkalne, i być może oświatę, i może docelowo właśnie takie rozwiązania drogowe, komunikacyjne, które wykorzystają potencjał, jaki będzie niósł Zakład Wałyczu, Galeria Handlowa, być może nowo powstające osiedle przy ulicy Akacjowej. Myślę tutaj tak naprawdę w najbliższym czasie o tym, czy nie powinniśmy rozważyć tego, aby blok spółki, jaką powołaliśmy do życia w zeszłym roku, Spółdzielcza Inicjatywa Mieszkaniowa, czy nie budować właśnie w tamtej części miasta. Rozważyliśmy wstępnie, żeby ten blok budować koło Dantyszka, ale być może to jest impuls do tego, żeby jednak taką inicjatywę budować w tamtej części miasta. Zrobimy analizę, czy nie cieszyłoby się w tamtej właśnie części większym zainteresowaniem. Zmieniamy plan miejscowy, także moja prośba do pana kierownika o intensyfikację i przyspieszenie prac z planem miejscowym przy Kętrzyńskiego. 19 marca uczestniczyłem w spotkaniu sprawozdawczym OSP Wąbrzeźno. Jeszcze raz strażakom dziękuję za ten owocny rok, rekordowa ilość wyjazdów w zeszłym roku, zarówno w Wąbrzeźnie, jak i poza terenem miasta. 20 marca duża inicjatywa i aktywność miejska związana ze wsparciem uchodźców z Ukrainy. Najpierw do południa charytatywna impreza zorganizowana przez Stowarzyszenie Miasta Aktywni. To był bieg połączony ze spacerem, z przejażdżką rowerową, zebrane prawie 2000 zł. Po południu koncert, w którym zaangażowana była ogromna grupa osób, na czele tutaj z moim zastępcą, ale też pani dyrektor Gizela Pijar, przedstawiciele Stowarzyszenia Forma, wielu artystów, wiele godzin dobrej zabawy, ale też owocnej finansowo. Przypomnę, że zbiórkę, za którą dziękuję radnym i komitetowi szczególnie zaangażowanemu w tą zbiórkę, 15 606 zł. Pieniądze, które mogą wesprzeć najbardziej potrzebujące osoby z Ukrainy. Może jeszcze dwa zdarzenia, a może nie dwa, może więcej. Spotkanie 23 marca z przedstawicielami z inicjatywy radnego Ignasiaka Sebastiana, przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji, był też komendant Straży Miejskiej. Rozmawialiśmy o najpilniejszych potrzebach w zakresie monitoringu miejskiego. Ustaliliśmy, że oczekujemy tak naprawdę informacji na piśmie od Komendy Powiatowej Policji, gdzie w ocenie funkcjonariuszy najcenniejsze byłoby doposażenie systemu o kolejne kamery. 23 marca odbyła się Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji, trwająca 5,5 godziny. Usłyszeliśmy sprawozdania dyrektorek jednostek kultury, pani dyrektor Gizeli Pijar i Oli Kurek Biblioteki, obszerne sprawozdanie z funkcjonowania jednostek kultury w ostatnich 2 latach, ale też zaproszenia na spotkanie, na komisję, skorzystali przedstawiciele klubów sportowych. Myślę, że cenne, owocne spotkanie, wiele informacji odnośnie funkcjonowania klubów, sukcesów młodzieży, bieżących potrzeb i problemów klubów sportowych. Także wielu radnych uczestniczyło, też ożywiona dyskusja w trakcie i po zakończeniu komisji. Chyba konkluzja w mojej ocenie taka, że to naprawdę aktywność klubów, aktywność dzieci, młodzieży bardzo duża cieszy, ta rozpiętość i możliwość korzystania z różnych form sportowych, także w mojej ocenie bardzo korzystne i cenne spotkanie. 24 marca wraz z powiatem, ze starostą wąbrzeskim, zorganizowaliśmy na placu Jana Pawła II manifestację Dzień Solidarności z Ukrainą. Były występy dzieci ze szkół, z przedszkola, byli goście również, czy osoby uchodźcy z Ukrainy, były przemówienia. Także uczciliśmy w ten sposób miesięcznicę wybuchu konfliktu na Ukrainie. A 24 marca może poproszę też zastępcę o kilka zdań na ten temat, bo podpisaliśmy list intencyjny wyrażający wolę wspólnego udziału w sztaku kopernikańskim w województwie kujawsko-pomorskim. Może o tym przedsięwzięciu kilka słów zastępcy poproszę. Dostaliśmy taką informację od marszałka Całbeckiego, iż możemy włączyć się w stworzenie szlaku kopernikowskiego. Co to jest? Jest to szlak, który obecnie już funkcjonuje w województwie warmińsko-mazurskim. Natomiast województwo pomorskie, województwo kujawsko-pomorskie zainicjowało, aby ten szlak rozszerzyć, zrobić taką dużą pętlę, która będzie wiodła od Torunia przez Chełmno
mniejsze miejscowości Grudziądz, Elbląg, Frombork, następnie Olsztyn, Brodnice do Torunia i takie odnogi między innymi Wąbrzeźno. Celem popularyzacji idei Mikołaja Kopernika. Skąd to się wzięło? A mianowicie stąd, iż w następnym roku, w roku 2023, będzie 550. rocznica urodzin Mikołaja Kopernika i ten szlak będzie już funkcjonował. I w tymże roku odbędą się na trasie tego szlaku różnego rodzaju przedsięwzięcia, działania, a więc możemy spodziewać się również tego, iż w Wąbrzeźnie będziemy chcieli zorganizować również w związku z Mikołajem Kopernikiem jakieś ciekawe przedsięwzięcie. I w Toruniu przed pomnikiem Mikołaja Kopernika mieli pewnie Państwo okazję zobaczyć kilka zdjęć, którą mieszkaliśmy, było takie oficjalne podpisanie listu intencyjnego z tej okazji. Dziękuję. No i kończąc swoje sprawozdanie z działalności międzysesyjnej, chciałem jeszcze raz podziękować całemu zespołowi urzędu, który no bardzo sprawnie zareagował na to, co się dzieje obecnie na świecie i to, co dotyka również nas, bo oprócz osób, które wymieniłem, które weszły w skład zespołu tego kryzysowego związanego z konfliktem w Ukrainie, no tak naprawdę też sporo obowiązków spadło na inne osoby, innych pracowników urzędu i jednostek, także bardzo Wam za to serdecznie dziękuję. Mam nadzieję, że ten konflikt jak najszybciej się skończy i będziemy mogli wrócić do normalnej pracy, aczkolwiek no, pytanie, jaka będzie ta normalna praca, bo chyba wszyscy mamy świadomość, że część z uchodźców jednak w Wąbrzeźnie zostanie, część osób włączy się do naszego bieżącego życia. Duże wyzwanie przed oświatą, tak jak rozmawialiśmy też na komisjach. No, pewną formułę edukacyjną już prowadzimy, pewne rzeczy gdzieś tam się rozwijają, zmieniają, pączkują, pewne decyzje się pojawiają, także wszyscy jesteśmy poddawani konieczności ciągłego dostosowania się do sytuacji bieżącej, także za to Państwu serdecznie dziękuję. Dziękuję. Dziękuję Panie Burmistrzu za tak szczegółowe przedstawienie informacji o pracy w okresie międzysesyjnej. I teraz poproszę, czy są pytania do Pana Burmistrza? Nie widzę. Zatem przejdźmy do kolejnego punktu. Przypominam Państwu, że wszyscy w materiałach na 39. sesję Rady Miasta otrzymaliśmy materiały, sprawozdania przygotowane przez panią dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie, panią Annę Wróblewską. I tych sprawozdań było kilka. Ja pozwolę sobie je w tej chwili odczytać. Było to sprawozdanie. Gdzie to jest? To będzie tu. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie za 2021 rok. Sprawozdanie z realizacji gminnego programu wspierania rodziny za rok 2021. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu projektu pod nazwą Wąbrzeskie Kluby Samopomocy za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu projektu pod nazwą Integracja i aktywizacja społeczna, zawodowa i edukacyjna osób i rodzin zagrożonych ubóstwem, wykluczeniem społecznym w celu aktywnego włączenia społecznego i powrotu na rynek pracy z wykorzystaniem programu aktywności lokalnej, trzecia edycja, za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu projektu pod nazwą Klub Seniora Wąbrzeźnie za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku. W trakcie trwania komisji pani dyrektor przedstawiła i omówiła powyższe sprawozdania, odpowiadała także na pytania radnych. Jeżeli w dniu dzisiejszym nie ma do pani dyrektor żadnych pytań, uważam, że powyższe sprawozdania zostały przez Radę Miasta Wąbrzeźno przyjęte. I teraz proszę bardzo, czy są jeszcze jakieś dodatkowe pytania? Nie widzę. Zatem uważam, że te sprawozdania Rada Miasta przyjęła. Także w materiałach na 39. sesję Rady Miasta
Otrzymaliśmy sprawozdanie pani Doroty Gumuły, pani dyrektor Wąbrzeskiego Centrum Profilaktyki, Terapii i Integracji Społecznej. Sprawozdanie to pani dyrektor nam, oczywiście jest to sprawozdanie za ubiegły rok, także podczas spotkania wszystkich komisji także nam przedstawiła i omówiła szczegółowo, odpowiadała na nasze pytania, więc jeżeli dzisiaj nie macie państwo do pani dyrektor pytań, to uważam, że sprawozdanie przyjęliśmy. Tak, nie widzę pytań. Zatem bardzo dziękuję paniom dyrektorkom szczególnie dziękuję za tak szczegółowe sprawozdania. Myślę, że zapoznaliśmy się z nimi, także mamy teraz jakby ogląd na całość pań pracy i instytucji, które państwo, na których czele panie stoicie, więc bardzo, bardzo serdecznie za te sprawozdania dziękujemy. I przechodzimy do kolejnego punktu, a mianowicie do podejmowania uchwał. Jak zawsze informuję, że wszystkie złożone na 39. sesję Rady Miasta Wąbrzeźno projekty uchwał zostały przedstawione i omówione podczas wspólnego posiedzenia wszystkich komisji Rady Miasta, które odbyło się 28 marca. Rozpoczęło się o godzinie 13:30. I przeczytam tekst pierwszej uchwały. Jest to uchwała numer 39, łamane przez 257, łamane przez 22 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 30 marca 2022 roku, zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2022. I może poproszę pana burmistrza o kilka słów na temat tego projektu. Tak, dokładnie, szanowni państwo. Projekt uchwały referowała w trakcie posiedzenia wspólnego wszystkich komisji pani skarbnik. Ja może odniosę się do tych rzeczy najistotniejszych, które też mogą zainteresować mieszkańców. Dochody i wydatki zwiększają się o tą całą kwotę 148 512 zł, co oznacza, że nie ma mniejsza zmiana wpływu na deficyt miasta. Myślę, że po stronie dochodów cenną informacją jest wprowadzenie do budżetu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu Korpus Wsparcia Seniorów na 2020 rok w kwocie 63 175 zł. To jest program szczególnie, który może zainteresować seniorów, bo będzie dotyczył zakupu i wyposażenia w opaski życia seniorów. Po stronie dochodów. Teraz po stronie wydatków proponuje się, czy proszę o wprowadzenie wydatków w kwocie 81 tysięcy złotych na program funkcjonalno-użytkowy, studium wykonalności i wniosek na realizację projektu rozbudowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na Podzamczu w Wąbrzeźnie. Szanowni państwo, my do tego zadania z radnymi wielokrotnie o nim rozmawialiśmy. To jest tak naprawdę dokończenie tego, co się wydarzyło na Podzamczu, a mianowicie budowa tego pola namiotowego i miejsca dla kamperów, parkingu, wieży widokowej, przebudowa pomostu. Tak jak wspomniałem, to zadanie złożyliśmy już raz jako wniosek do Polskiego Ładu, ale pojawiła się również szansa, aby w czerwcu ubiegać się o dofinansowanie z środków europejskich w ramach działania 6.5 rozwój obszarów endogenicznych. To jest ten sam program unijny, z którego realizowaliśmy budowę przystani i mając świadomość, że tak w perspektywie pojawia się możliwość pozyskania takiego dofinansowania, uważamy, że no warto z tym zadaniem się zmierzyć, skoro i tak wielokrotnie o nim rozmawiamy i mamy wszyscy poczucie tego świadomości, że no warto skończyć Podzamcze, warto wybudować te obiekty, to proponuję, aby taką zmianę dokonać i takie zadanie wprowadzić. Oczywiście 81 tysięcy to jest kwota szacunkowa, nie jesteśmy pewni, jakie ostatecznie w zapytaniu ofertowym uzyskamy ceny na realizację takiego programu funkcjonalno-użytkowego, ale uważamy, że ta kwota no, w pełni powinna zabezpieczyć wszelkie koszty związane z aplikacją. No, dodam może, że jeżeli faktycznie udałoby się pozyskać środki unijne na to zadanie, to ta kwota też by mogła być zrefundowana w ramach dofinansowania, więc to na tą chwilę wygląda, że to jest zaangażowanie środków naszych, ale po uzyskaniu dofinansowania można by
Mam nadzieję, że w konkursie będzie dopuszczone dofinansowanie 85%, więc znacznie tą kwotę naszych wydatków zniwelować. Myślę też, że no jeżeli Państwo radni przyjmą taką propozycję i tą uchwałę przegłosują, to będziemy wspólnie uczestniczyli w pewnych konsultacjach i budowaniu pomysłu na to, jak byśmy widzieli to podzamcze, to pole namiotowe i to pole kamperowe. Pewnie to już no, kwestia dalsza naszych wspólnych rozmów. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy pomost też jest w ramach tego? Był, nie pamiętam. Też był zakładany jest, tak. Właśnie przypomniałam sobie. Dziękuję bardzo. Czy są do pana burmistrza pytania? Czy pani skarbnik chce coś dodać? Nie, myślę, że wszystko mówiliśmy. Dziękuję bardzo. Zatem przejdźmy do głosowania. Kto z państwa jest za podjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw lub kto wstrzymuje się od głosu? Proszę głosować. I mamy wyniki. W głosowaniu brało udział 12 radnych. Wszyscy głosowali za. Zatem stwierdzam, że uchwała nr 39/257/22 Rady Miasta Wąbrzeźno zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2022 rok została podjęta. Kolejna uchwała. Uchwała nr 39/258/22 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków, ratowników Ochotniczej Straży Pożarnej biorących udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu. I po raz kolejny poproszę pana burmistrza. Szanowni Państwo, w grudniu ubiegłego roku uchwalono ustawę o ochotniczych strażach pożarnych. Po wielu miesiącach debat, dyskusji, konsultacji i w związku z tym, że ta uchwała weszła w życie, mamy obowiązek, musimy też dostosować uchwałę w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników OSP na terenie gminy miasto Wąbrzeźno. Co więcej, zaproponowany przez nas kształt uchwały i kwoty w niej przedstawione, a mianowicie 15, czy kwota ekwiwalentu za każdą rozpoczętą godzinę od zgłoszenia wyjazdu dla strażaków ratowniczych, ochotniczych, straży pożarnych w wysokości za udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej 15 zł, a za udział w ćwiczeniach lub szkoleniach 10 zł. Ta kwota, te kwoty są ustalone w formie pewnego nieformalnego porozumienia powiatowego i takie uchwały bądź już podejmują, bądź będą podejmowały również inne samorządy z naszego powiatu. Zależało nam na tym, abyśmy na terenie powiatu mieli jednolite stawki dla wszystkich strażaków, którzy no, spotykają się strażacy z różnych jednostek, w różnych miejscach w akcjach ratowniczych. W tej kwestii też, w kwestii konsultacji naszej z przedstawicielami OSP uczestniczyli przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej, no, którzy oczywiście no, w pełen sposób też korzystają ze współpracy z OSP, no bo wspólnie się uzupełniają w trakcie akcji ratowniczych. Co prawda propozycje i oczekiwania strażaków OSP były nieco wyższe co do kwoty tego ekwiwalentu, ale zgodnie ustaliliśmy po negocjacjach, po dyskusjach tą propozycję na 15-10 zł wszystkie strony kwotę zaakceptowały. Jest ona no, dla budżetu miasta nie stworzy wielkiego zagrożenia, bo przypomnę, że mamy tylko jedną jednostkę OSP i tych akcji około 30-40, ale są gminy, które tych jednostek mają zdecydowanie więcej, te kwoty tam będą wyższe. No niemniej jednak wszystkie gminy zgodnie uznały, że to jest właściwa kwota. Strażacy OSP w przedstawicielu prezesa powiatowego zarządu OSP też na tą kwotę się zgodzili, także myślę, że wszystkie strony tej akcji i tej uchwały będą usatysfakcjonowane. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są pytania do pana burmistrza? Nie widzę, zatem przejdźmy do głosowania. Proszę bardzo, kto z państwa jest za podjęciem tej uchwały, kto jest przeciw lub kto wstrzymuje się od głosu? I podaję wyniki głosowania. Za podjęciem uchwały głosowali wszyscy obecni radni. Stwierdzam, że uchwała nr 39/258/22 Rady Miasta Wąbrzeźno w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczej Straży Pożarnej biorących udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej lub ćwiczeniu została podjęta. I przejdę do przeczytania tekstu tej uchwały.
Uchwała nr 39/259/22 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie ustanowienia programu osłonowego Gminy Miasto Wąbrzeźno Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2022. I pan burmistrz, proszę, po raz kolejny. Szanowni Państwo, program Korpus Wsparcia Seniorów jest programem osłonowym w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej i podjęcie niniejszej uchwały umożliwi nam przystąpienie właśnie do takiego programu, w ramach którego, czy celem którego jest poprawa poczucia bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. opieki na odległość. My to rozwiązanie już sprawdziliśmy, co prawda z innych środków i w innym programie. Chodzi tutaj właśnie o paski dla seniorów, o których wspomniałem, referując, uzasadniając uchwałę w sprawie zmiany budżetu na rok bieżący. Wprowadzenie tego programu umożliwi Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej zrealizowanie programu, w ramach którego zakładamy, że do seniorów z terenu naszego miasta w tym roku trafi 50 opasek. My z Państwem Radnym o tych liczbach i potrzebach i potencjale rozmawialiśmy też na komisjach wspólnych, ale nie tylko teraz, bo już ten temat był poruszany na wcześniejszych spotkaniach. No i uznajemy, że cenne i potrzebne i wykorzystane w pełni może być te 50 opasek, które zabezpieczają życie i zdrowie tak naprawdę seniorów i też dają poczucie spokoju i pewnego bezpieczeństwa rodzinom tych seniorów, którzy wiedzą, że no, ta osoba starsza, często mająca problemy z samodzielnym funkcjonowaniem, ma takiego elektronicznego opiekuna na ręce. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy pani dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy chce dodać coś tutaj? Nie, dziękuję bardzo. Myśmy omówili szczegółowo, jak to będzie funkcjonowało. Zainteresowanych możemy odsyłać do, rozumiem, że do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Czy ktoś z Państwa ma pytania do pana burmistrza? Nie widzę, zatem głosujmy. Kto z Państwa jest za, przeciw lub wstrzymuje się od głosu? Proszę o głosowanie. Wyniki głosowania. Za podjęciem tej uchwały głosowali wszyscy obecni na sali radni, a więc stwierdzam, że uchwała nr 39/259/22 Rady Miasta Wąbrzeźno w sprawie ustanowienia programu osłonowego Gminy Miasto Wąbrzeźno Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2022 została podjęta. I kolejna uchwała. Uchwała nr 39/260/22 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na lata 2022-2025. Ja przypomnę tylko, że taką uchwałę podejmowaliśmy w zeszłym roku, 14 grudnia, nastąpiły pewne zmiany. Ja proszę panią dyrektor, panią Dorotę Gumułę o kilka słów na temat, dlaczego ponownie jesteśmy zobligowani do podjęcia tej uchwały. Szanowni Państwo, ustawodawca w grudniu w ustawie o zdrowiu publicznym mieścił taki zapis, że każdy program uchwalony miejski czy wojewódzki, profilaktyki rozwiązania problemów alkoholowych czy przeciwdziałania zachowaniu staje się nieważny. Więc musieliśmy ten program jeszcze raz uchwalić, lecz uchylamy stary program przyjęty w grudniu, który nadal obowiązuje, został uchwalony na ten rok. Z racji tego, że ten program przyjęty w grudniu przestał obowiązywać 1 kwietnia tego roku. Dołożyliśmy również jeszcze zmianę taką, że jest przyjęty ten program na kolejne 4 lata, ponieważ ustawodawca dodał taki zapis, że gminny teraz od tego roku program nie musi być uchwalany corocznie, ponieważ zadania są bardzo zbliżone, zadania się powtarzają. Zrobiliśmy również tutaj zapis, że jest na przyjęcie, będzie, jeżeli będzie oczywiście przez Państwa przyjęty, na kolejne 4 lata. I dodatkowo w programie umieściliśmy uzależnienia behawioralne związane z zachowaniem, ponieważ również ustawodawca
wprowadził zmiany, że program nie musi, nie ma to zapisu, że musi, ale może zawierać uzależnienia behawioralne i związane z tym działania i zadania, które będziemy realizować, jak również jest taka możliwość, a poprzedni program tego nie zawierał. Więc również został uzupełniony o te kwestie zagadnienia uzależnień behawioralnych, a pozostałe dane i ujęte w programie dane statystyczne, diagnoza miasta Wąrzeźna dotycząca profilaktyki tutaj alkoholu, narkomanii jest taka sama. I zadania, harmonogram również się nie zmienia, tylko dołożyliśmy również, że będziemy zgodnie z tymi zapisami zajmować się również tymi zagadnieniami związanymi z uzależnieniami behawioralnymi. Dziękuję pani dyrektor. Czy są pytania do pani dyrektor dzisiaj? Nie widzę. Myślę, że bardzo szczegółowo ten temat omówiliśmy, więc przejdźmy do głosowania. I proszę bardzo, kto z państwa jest za podjęciem tej uchwały, przeciw lub wstrzymuje się od głosu, proszę o naciśnięcie przycisków. Stwierdzam, że za podjęciem tej uchwały głosowali wszyscy radni. A więc stwierdzam, że uchwała nr 39/260/22 Rady Miasta Wąrzeźno w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na lata 2022-2025 została podjęta. I kolejny tekst uchwały. Jest to uchwała nr 39/261/22 Rady Miasta Wąrzeźno z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie przekazania petycji zgodnie z właściwością. I tutaj pan burmistrz, proszę bardzo. Szanowni państwo, 24 lutego do urzędu wpłynęła petycja Cechu Zdunów Polskich o podjęcie działań dotyczących, ale tak naprawdę uchwał nie będących w naszej kompetencji. Tutaj jest wymienione raz, dwa, trzy, cztery, pięć uchwał, ale to są uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego. I wszystkie uchwały dotyczą tak naprawdę programu ochrony powietrza. Programu ochrony powietrza. Cech Zdunów Polskich apeluje o usunięcie ograniczeń dotyczących korzystania, czy pewnych terminów dotyczących ograniczenia korzystania z paliw stałych. Ale oczywiście no nie my jesteśmy odbiorcą właściwym tej petycji, nie my jesteśmy odpowiedzialni za uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Wobec tego, aby przekazać to organowi właściwemu do załatwienia sprawy, niezbędne jest podjęcie właściwej uchwały. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Rozumiem, że nie ma pytań, sprawa jest oczywista. Przejdźmy do głosowania. I proszę bardzo, kto z państwa... Nie można... Kto z państwa głosuje za, przeciw lub wstrzymuje się od głosu? Proszę o głosowanie. Za podjęciem tej uchwały głosowali wszyscy radni, a więc oczywiście uchwała została przez nas podjęta. I ostatnia uchwała. Uchwała nr 39/262/22 Rady Miasta Wąrzeźno z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie określenia zakresu pomocy świadczonej przez gminę miasto Wąrzeźno na rzecz obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa. I po raz kolejny i ostatni, myślę, dzisiaj pan burmistrz. Bynajmniej w kwestiach uchwał. Oczywiście, to miałam na myśli. Szanowni państwo, jak wspominałem już dzisiaj wielokrotnie, w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie też jesteśmy poddawani pewnym zmianom przepisów i słyszeliście państwo zapewne o specustawie dotyczącej pomocą obywateli Ukrainy. Ona też się zmieniała, ale chcąc realizować takie zadania jak wyżywienie, w tym zbiorowe, zakupy środków czystości, higieny osobistej, edukację szkolną i przedszkolną, adaptację i integrację obywateli ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, czy transport do instytucji państwowych, abyśmy mogli wydawać środki na te cele, niezbędne jest podjęcie niniejszej uchwały. Te kwestie właśnie reguluje uchwała
ustawa z 12 marca o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Śmiem twierdzić, że to nie jest ostateczna wersja tej ustawy i ona się jeszcze będzie zmieniała, ale na tę chwilę uważamy, że podjęcie takiej uchwały jest konieczne i ma ona kształt prawidłowy, który umożliwi sprawne funkcjonowanie i udzielanie pomocy Ukraińcom. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są pytania odnośnie tej uchwały? Nie widzę. Rozumiem, że możemy głosować. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały, jest przeciw lub wstrzymuje się od głosu, proszę o głosowanie. Podaję wyniki głosowania. Za podjęciem tej uchwały głosowali wszyscy radni. Zatem stwierdzam, że ta ostatnia w dniu dzisiejszym uchwała została podjęta. Dziękuję Państwu za te głosowania. I teraz przechodzimy do kolejnego punktu, a mianowicie do wolnych głosów. I może pozwolę sobie zacząć, a potem oczywiście Państwo będą mogli także zabrać, przedstawić swoje wnioski. Otóż otrzymałam protokół pokontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 18 lutego 2020 roku i 22, tak, przepraszam, ja wolałabym żyć w roku 2020, przyznaję. I teraz bardzo proszę o przedstawienie wniosków lub całego protokołu przewodniczącego tejże komisji, pana Sławomira Jabłońskiego. Szanowni Państwo, rzeczywiście, tak jak pani przewodnicząca wspomniała, w lutym wpłynęła prośba burmistrza o przeprowadzenie kontroli zasadności przydzielania środków z budżetu miasta dla organizacji pozarządowych. Oczywiście naszym obowiązkiem jest zwołać taką komisję i przeprowadzić kontrolę, co uczyniliśmy 18 lutego. Przeprowadziliśmy oczywiście tą kontrolę zgodnie z procedurami. Został sporządzony protokół pokontrolny. Żadne ze stron w ustawowym terminie nie wniosły uwag, odwołań od protokołu, więc moim obowiązkiem dzisiaj Państwa jest zapoznać z wynikami tej kontroli. No i oczywiście między innymi na ręce przewodniczącej złożyć właśnie taki protokół, kopię protokołu, natomiast kopia druga leży w teczce Komisji Rewizyjnej. Jeżeli Państwo sobie życzycie, to ja mogę cały ten pięciostronicowy raport odczytać. Jeżeli chcecie Państwo, abym opowiedział, jakie kwestie były poddane analizie i jakie są wnioski pokontrolne, to mogę też skrócić tą wersję, więc może Państwo podejmiecie decyzję, czy życzycie całość, czy... To już zależy od Państwa. Ja treść znam. Mogę to odczytać, mogę skrócić, opowiedzieć, jakie kwestie były podlegały analizie i Państwo wtedy wysłuchacie takiej skrótowej wersji, a do wglądu oczywiście no, wynika to z 24 artykułu ustawy o samorządzie gminnym. Każdy radny ma wgląd do takiego sprawozdania i raportu, więc można sobie zobaczyć. To poprosimy skróconą wersję, proszę, skoro mamy wgląd. Otóż w skład zespołu kontrolnego weszli wszyscy członkowie Komisji Rewizyjnej, czyli radna Biewald, radny Sebastian Ignasiak, Robert Żurawski oraz ja w roli przewodniczącego. Zakres prowadzonej kontroli to kontrola w zakresie prawidłowości przeprowadzania konkursu ofert dla organizacji pozarządowych w 2022 roku. No i teraz jest część opisowa. Drodzy Państwo, co zostało przeanalizowane, jakie elementy. Więc tak, na pewno pierwszym punktem, który podlegał kontroli, były to kryteria przyznawania środków dla organizacji pozarządowych. Ja może jeszcze nadmienię, że podczas przeprowadzanej kontroli oczywiście mieliśmy tutaj gości, a więc zespół osób, które analizowały złożone oferty, przyznawały punkty. Powiem, że podczas tej kontroli zasiadali i udzielali wyjaśnień pan
Wojciech Czciński, zastępca burmistrza, który pełnił rolę przewodniczącego tego zespołu kwalifikacyjnego, że tak powiem, pani Emiliana Jankowska oraz Kornelia Madejska. No właśnie, i przejdźmy teraz do tych punktów, które podlegały analizie. A więc, tak jak mówiłem, kryteria przyznawania środków dla organizacji pozarządowych. Kolejny punkt to zasady wybierania składu komisji. Następnie kwota przyznanych środków w 2022 roku. Tu powiem, że ofert było, znaczy ofert, które otrzymały dofinansowanie, to 24 organizacje pozarządowe. I oczywiście pewnie gdzieś tam Państwo słyszeliście i Państwo, którzy oglądają telewizję kablową i Państwo radni, że rzeczywiście wszystkim okrojono wnioskowane kwoty w kwocie gdzieś w okolicach, niech tu sięgnę, od 40 do 60% wnioskowanych sum. A wynika to z tego, że po prostu tak dużo w tym roku pojawiło się organizacji pozarządowych, a przypomnę, że jeśli każda organizacja spełnia kryteria formalne, wiadomą sprawą jest, że nie można takiej oferty odrzucić i dotacja dla takiego stowarzyszenia musi zostać udzielona zgodnie z regulaminem, który został analizowany w punkcie pierwszym i o którym wspominałem. No i oczywiście w raporcie jest podsumowanie, że komisja rewizyjna nie dopatrzyła się, nie stwierdziła żadnych nieprawidłowości, przepraszam, w przedmiotowej sprawie. Protokół, tak jak wspomniałem, został sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, a więc to jest taki telegraficzny skrót raportu. Jeżeli Państwo jesteście zainteresowani, to można udać się do Pana Jarka, można też poprosić Pana Jarka, żeby wysłał Państwu na maila na kopię tego protokołu, to żadna tajemnica. Dziękuję. Jeśli macie Państwo jakieś pytania, to i będę umiał na nie odpowiedzieć, to służę. Bardzo dziękuję Panu Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej. Ja wiem, że Komisja Rewizyjna ma w planach na ten rok kontrolę Straży Miejskiej. Tak. I teraz chciałbym tylko przypomnieć, jakie mamy zapisy w statucie wszystkim Państwu, ponieważ na pewno zetkniemy się z kolejnym protokołem pokontrolnym. A więc, ja już nie będę czytała, co w takim protokole powinno się znaleźć, ale oryginał protokołu przechowywany jest w aktach Komisji Rewizyjnej, natomiast odpisy uwierzytelnione przez przewodniczącego Komisji Rewizyjnej i przewodniczącego zespołu kontrolującego przekazywane są przewodniczącemu Rady, burmistrzowi i kierownikowi jednostki kontrolowanej. Dalej czytamy w paragrafie 71, że przewodniczący komisji rewizyjnej na bieżąco informuje radnych na posiedzeniach rady o wynikach przeprowadzonych kontroli oraz wszelkich sprawach bieżących. Jest to pierwsza rada po sporządzeniu tego, po tej kontroli, więc pan przewodniczący nas dzisiaj poinformował, jakie były wyniki tej kontroli. I jeszcze może przypomnę, jakie są zasady dostępu i korzystania z dokumentów przez obywateli. To jest nasz ostatni rozdział w statucie. Zainteresowana osoba kieruje wniosek do organu gminy lub komisji rady, które dysponują wnioskowanym dokumentem. I to może zrobić oczywiście radny, każdy mieszkaniec miasta, więc mamy to szczegółowo uszczegółowione w naszym nowym statucie i myślę, że czasami warto z tymi zapisami się po prostu zaznajamiać, zapoznawać. Dziękuję panu przewodniczącemu i teraz proszę, czy są jakieś wolne wnioski, głosy, czy ktoś z Państwa chciałby o coś jeszcze podpytać? Nie ma żadnych pytań. Ja mam takie pytanie. Czy pani przewodnicząca, jak już ma ten statut, czy mogła też przeczytać jeszcze ten paragraf odnoszący się, w jakich sytuacjach czy przez kogo jest zwoływana komisja rewizyjna? Żeby tak już dopełnić tego wszystkiego oczywiście. Jeśli pani by mogła przeczytać. Chyba tego nie mamy. Albo gdzieś.
Pani mecenas, poprosimy o szybkie może przewertowanie. No właśnie, bo ja zanim to znajdę, to troszeczkę czasu mnie. Już Państwu będę cytował. Bo nie mam egzemplarza. To bardzo proszę, panie radny, pan ma szybciej. Pozwoli pan tylko, że przewinę do komisji rewizyjnej. Komisja rewizyjna jest powoływana przez radę, tak? Czy członkowie, prawda? Więc nie wiem, czy tutaj pan radny chce, o co do pani pyta. Może zacznę od początku wszystkie paragrafy. Panie radny, więc paragraf 58. Komisja rewizyjna podlega wyłącznie Radzie i działa w jej imieniu. 59. Komisja rewizyjna pracuje według planu pracy zatwierdzonego przez Radę. No i tu są jakieś tam jeszcze punkty, które nie mówią nic o kontroli. Plan pracy przedstawia Radzie do akceptacji przewodniczący komisji na początku każdego roku kalendarzowego. Plan kontroli obejmuje w szczególności termin kontroli oraz skład. W posiedzeniu komisji rewizyjnej posiedzenia zwoływane są na wniosek przewodniczącego komisji, więc myślę, że pan o to pyta, tak? No chyba tak, chyba doszliśmy do tego. Na mój wniosek. To jest podpunkt, paragraf 61, punkt pierwszy, podpunkt pierwszy. I dalej? Czy jeszcze mam jeszcze jakieś tam inne? Tak, podpunkt drugi nie mniej niż dwóch członków komisji, podpunkt trzeci przewodniczącego rady. Dobra, dziękuję. Proszę. Czyli w sumie tam nic nie było napisane. Szanowni Państwo, jeżeli nie ma innych głosów, to właśnie tak z Panią Przewodniczącą doszliśmy do pewnego wniosku, że to jest nasza ostatnia sesja przed Wielkanocą. Czas tak pędzi, Wielkanoc nas chyba wszystkich zaskoczyła wobec tego. Chyba jeszcze nie kończyli, ja jeszcze będę chciał zabrać głos. Dobrze, no to... Szanowni Państwo, faktycznie nie byliśmy przygotowani na życzenia wielkanocne, niemniej jednak w tym gronie na sesji ponownie się przed Wielkanocą nie spotkamy, wobec tego życzymy mimo wszystko wszystkim mieszkańcom spokojnych i zdrowych świąt wielkanocnych i w tych jakby niespokojnych okolicznościach i tej sytuacji, jaka jest na świecie, życzmy naszym przyjaciołom przede wszystkim za wschodniej granicy, żeby u nich zapanował pokój i spokój przede wszystkim, no i żeby czuli się u nas dobrze jak w swoim domu i przede wszystkim bezpiecznie, bo niestety słyszymy o tym, że wielu z uchodźców, którzy do nas docierają i się pojawiają, to osoby, które odczuwają bierzmo i ciężar wojny, które są wystraszone, które są przelęknione, więc życzmy im również tych spokojnych i zdrowych świąt na naszym terenie i na terenie naszego miasta. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu burmistrzowi. Był pan Sebastian. Tak, ale ja do tego, co powiedział pan burmistrz, tak tylko chwilę, bo ja też tak od siebie chciałabym bardzo podziękować pracownikom Stadionu Unii. Dziewczynom, Justynie, Monice, Kamili, które to są tak naprawdę tymi pierwszymi osobami często, które mają kontakt z tymi osobami, co do nas przyjechały. No tak, taka prawda idzie. Bardzo dziękuję tym wszystkim, którzy ze mną bezpośrednio współpracowali, więc koleżankom z mojej szkoły podstawowej numer 2, które tak bardzo aktywnie włączyły się w pomoc finansową i rzeczową, jak również wszystkim moim znajomym i znajomym znajomych, którzy również do mojego domu prywatnie przywozili mi mnóstwo rzeczy i też wspomagali, wspierali finansowo i rzeczowo. Bardzo dziękuję, bo wiem, że jeden telefon czy jeden SMS to już się uruchamia lawina i naprawdę, panie Robercie, podziękowania dla koleżanek ze stadionu, które są na pierwszej linii i opiekują. Chłopaki tam też. No panowie też, ale ja taki większy kontakt tutaj nawiązałam z paniami, które też wspierają, bo pierwsze to są łzy i wiadomo, to jest też takie wsparcie psychiczne. I jeszcze raz moim koleżankom i kolegom z pracy, ale również chciałabym podziękować księdzu Jackowi Dudzińskiemu, proboszczowi parafii Matki Bożej Królowej Polski. Wczoraj też zorganizowałyśmy właśnie z koleżankami z pracy spotkanie takie, które integrowało mieszkańców, którzy są w prywatnych kwaterach, nie mogą się ze sobą spotkać. Są to też uczniowie naszych szkół, były dzieci, było kilka rodzin. Myślę, że tych spotkań, takie wnioski po wczorajszym
to powinno być więcej, bo radość właśnie ze spotkania tych rodzin z Ukrainy, ale również obecność nasza jest dla nich bardzo ważna. Też były łzy i podziękowania, także wszystkim Państwu składam te podziękowania, bo naprawdę są bardzo wdzięczni rzeczywi za tak serdeczne, ciepłe przyjęcie, za opiekowanie się i zapewnienie, zaspokojenie tych podstawowych potrzeb. To ja może jeszcze do tych podziękowań chciałbym dołączyć też jedno zdanie, że bardzo dziękujemy wszystkim osobom, których nie wymieniamy, bo nie sposób jest wymienić wszystkich, łatwo przeoczyć kogoś, ale chciałbym, żebyście wiedzieli też, że pamiętamy o wszystkich, nawet tych osobach, czy w szczególności tych niewymienionych też dzisiaj. Także dziękujemy Wam wszystkim. Dziękuję. I teraz Pan Sebastian Izbram. Ja jeszcze mam taką prośbę. Jeżeli się dogadujecie, proszę bardzo. Okej, ja też go króciutko, Panie Burmistrzu, już odnoszę do tej Komisji Oświaty, w której Pan bardzo dużo powiedział i trafnie tam spostrzeżeń. Niemniej ja jeszcze chciałbym tam coś jeszcze tutaj w kilku słowach dołączyć, ponieważ jak Pan sam powiedział, faktycznie komisja była wyjątkowo długa. Nie spodziewaliśmy się, że aż tylu będzie, powiedzmy, takie wielkie zainteresowanie i tyle będą mieli do powiedzenia przedstawicieli, a zwłaszcza klubów sportowych, stowarzyszeń. Niniejszym w trakcie tej rozmowy, jak Pan sam mówił, pewne konkluzje, te wnioski można by wyciągnąć. Zresztą przedstawicieli tych klubów bardzo mocno tutaj zwracali uwagę, że jakby przy następnym takiej właśnie sytuacji rozdawaniu tych subwencji, powiedzmy tych pieniążków na kluby, na organizacje, żeby jednak tutaj był nacisk na jednak sport z naciskiem jeszcze dokładnie na dzieci. Tu było tak zaznaczone wielokrotnie przez kilku przedstawicieli klubów, że to jednak może mniej na rekreację albo inny fundusz zrobić na rekreację, czy przeznaczyć jakby mniej pieniędzy na rekreację, a jednak to było takie stanowisko klubu, żeby jednak promować zdecydowanie, no jednak rozwój dzieci. Dziękuję. No i prośba też była, żebyśmy mogli się spotkać na jesieni, czy też były propozycje, jeśli dobrze pamiętamy, o może nowy regulamin, ale generalnie prosili o spotkania, prosili, żeby tutaj też włączyli się też i oni również czynnie w to, no w kolejne spotkania. Warto, żebyśmy pamiętali o tym faktycznie na etapie tworzenia budżetu, to jest jedno, żeby wrócić do dyskusji, a druga kwestia, no też w grudniu organizowaliśmy i będziemy zapewne organizowali znowu przy naborze spotkanie, więc na nie też już od razu, co prawda do grudnia jest jeszcze trochę czasu, ale o tym też warto, żebyśmy pamiętali. Dziękuję. Ja chciałam tylko powiedzieć, że gdyby nie życzenia pana burmistrza, to sesja już byłaby zamknięta, więc tak na przyszłość, bo to nie zdarza się po raz pierwszy, pan Sebastian Izbrand, proszę bardzo, ale proszę może energicznie się zgłaszać lub nie wiem, rękę wyżej, bo ja być może nie widzę, a być może no, nie chciałabym tutaj nikogo skrzywdzić, więc dzisiaj proszę bardzo, ale następnym razem poproszę zaraz. Jeżeli pani przewodnicząca pytała się, czy ktoś ma jeszcze coś do powiedzenia, myślałem, że chodzi o sprawę, która wcześniej była poruszona i dlatego... Tak to wybrałem. Nie jako koniec, tylko zamknięcie pewnej sprawy. Dobrze, proszę bardzo. Dobrze. 2 marca tego roku otrzymałem pismo od pana burmistrza Tomasza Zagnarskiego i kancelarii pani Anny Kaszubowskiej i Moniki Chochowicz, w którym to wzywa się mnie do zaprzestania naruszeń dóbr osobistych gminy miasto Wąbrzeźnie. Ja w związku z tym chciałbym przeczytać oświadczenie, które przygotowałem. I tak, w związku z otrzymanym w Kancelarii Radców Prawnych Kaszubowska-Kochowicz, reprezentującej gminę miasto Wąbrzeźno, pismem z dnia 28 lutego 2022 roku, w którym wzywa się mnie do zaprzestania naruszeń dóbr osobistych gminy oraz do przeproszenia gminy, informuję, że moim zdaniem nie naruszyłem dóbr osobistych gminy, a zatem brak podstaw, bym za to przepraszał. Jako radny sprawuję m.in. kontrolę nad poprawą działania organów gminy w związku z wykonywaniem swojego mandatu. Zgłosiłem swoje wątpliwości
co do rozdysponowania środków dla organizacji pozarządowych na 2022 rok. Składając omawiane oświadczenie, nie naruszyłem niczyich dóbr osobistych. Złożyłem je z troski o sposób wydatkowania środków gminnych. Jednocześnie w oświadczeniu wyraziłem swoje zdanie dotyczące podziału wyżej wymienionych środków, porównując klub sportowy Pomorzanka, który zrzesza po kilka osób w sekcjach sportowych, nie licząc morsów, bo to nie jest dyscyplina sportowa, do klubu piłkarskiego Unia Wybrzeźno, zrzeszającego przeszło 170 osób. Nie zgłaszałem łamania procedur konkursowych, bo ich nie znam, jednak miałem i dalej mam wątpliwości w zakresie przyznanych punktów i środków finansowych dla poszczególnych organizacji. W mojej ocenie niesprawiedliwe jest to, że duży klub sportowy działający kilkadziesiąt lat uzyskał 23 punkty, a bardzo mały klub dopiero utworzony 22. Ponadto nie składałem żadnych zastrzeżeń co do przebiegu przedmiotowego konkursu. W tym miejscu chciałbym zauważyć, iż to sam burmistrz Tomasz Zygnarowski powziął wątpliwości co do poprawnego przebiegu przedmiotowego konkursu, gdyż sam zlecił Komisji Rewizyjnej kontrolę przebiegu konkursu. Moje zdziwienie budzi końcowa treść pisma pełnomocnika gminy, gdzie wskazuje się, że w razie niedostosowania się do wezwania sprawa zostanie skierowana na drogę sądową. Wykonywałem i nadal wykonuję swoje obowiązki w ramach mandatu radnego. Moim obowiązkiem jest m.in. dbanie o dobro ludzi, stowarzyszeń czy organizacji sportowych. Mając na uwadze powyższe, wnoszę o natychmiastowe zaprzestanie przez burmistrza Tomasza Zygnarowskiego kierowania do radnych tego typu wezwań w sytuacji wykonywania przez nich jedynie ustawowych obowiązków radnego. Na koniec kieruję publiczne pytanie do burmistrza, a odpowiedzi oczekiwałbym też od przewodniczącej Rady Miasta i przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta. Na jakiej podstawie burmistrz Pomrzeźna zwołał posiedzenie Komisji Rewizyjnej? Jaki akt prawny daje burmistrzowi upoważnienie do zwołania Komisji Rewizyjnej? Odpowiedzi na to pytanie oczekuję na piśmie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja może oczywiście zanim kolega otrzyma odpowiedź na piśmie, powiem, że burmistrz nic nie zwoływał. Burmistrz wystosował tylko pismo do Komisji Rewizyjnej z prośbą o przeprowadzenie zasadności tegoż właśnie przyznawania środków dla organizacji pozarządowych. Bo burmistrz, jak już tu cytowałem statut gminy naszego miasta, nie jest władny do zwoływania takich właśnie posiedzeń. Ale oczywiście sformułuję to na piśmie, koledze, nie ma problemu. Dziękuję. Jeszcze raz proszę powiedzieć, kto ma się odnieść do przewodniczący komisji. Aha, dobrze, dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać dzisiaj głos, złożyć jakiś wniosek? Życzenia może ja. Zatem wobec wyczerpania porządku obrad zamykam 39. sesję w 8. kadencji Rady Miasta Wąbrzeźno w dniu 22 lutego 2022 roku. Retransmisją sesji kończymy najnowsze wydanie. W kolejnym programie z okazji świąt więcej wielkanocnych akcentów. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia za tydzień.